Otwieram 48. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na sali 17 radnych. Pani radna Urszula Kaczmarek niebawem do nas dołączy, ma pilną sprawę służbową, później się usprawiedliwiła swoją tymczasową nieobecność. Pan przewodniczący Janusz Pasek, pan 40. Przewodniczący Leonard Bojiwko usprawiedliwili swoją nieobecność, nie będą obecni dzisiaj na sesji. Nieobecność pani Wiolety Machniewskiej, powód nieobecności jest mi nieznany. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam pana zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, witam pana sekretarza, pana skarbnika i witam jeszcze raz wszystkich radnych oraz media. Wysoka Rado, o głos poprosił pan burmistrz, pan Krzysztof Hećman. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Dzisiaj od rana jesteśmy w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Proszę o taką minutę refleksji i solidarności w tak trudnym i ciężkim położeniu z narodem ukraińskim. Proszę o powstanie. Porządek obrad dzisiejszej sesji odpis otrzymali panie i panowie radni zgodnie z przypisanym w statucie terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcia protokołu z obrad 47 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta. Tenże protokół był do wglądu w biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół przez Radę Miasta został przyjęty bez odczytywania. Jesteśmy w punkcie 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Oddaję panu burmistrzowi głos. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 28 stycznia do 23 lutego bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Prowadzony jest nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa ulicy Broniewskiego, wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Trwają prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego rewitalizacji placu Bohaterów Westerplatte. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadanie inwestycyjne. Przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa. Dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z ich adaptacją na szkołę muzyczną. Budowa kontenerów mieszkalnych przy ulicy Bema. Przebudowa starego pomostu rekreacyjnego na Jeziorku Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. 10 lutego odbyła się dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce dla dwóch terenów objętych opracowaniem położonej przy ulicy Generała Bema oraz przy ulicy Pieniężnego. W dyskusji wzięły udział zainteresowane strony oraz radni miasta przy udziale projektanta zmiany studium. Do dnia 4 marca bieżącego roku można składać uwagi do przyjętych rozwiązań. Wydział Techniczno-Komunalny. Powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, przekazano do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Program Ochrony Środowiska Miasta Bartoszyce do roku 2030.
czekamy na opinię. Od 20 stycznia do 17 lutego wpłynęło 371 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, 307 deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych oraz 64 dla budynków i lokali niemieszkalnych. Co w rankingu ZONE Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dla województwa warmińsko-mazurskiego daje 28 pozycję na 116 gmin. Na 2509 punktów adresowych złożono 920 deklaracji, jest to 36%. Ziele miejska. Sporządzono dla Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie z zakresu funkcjonowania zieleni miejskiej na terenie gminy. Wysłano zapytania cenowe dotyczące małej architektury oraz nasadzeń wiosennych. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ogłoszono przetarg na budowę kolumbarium przy ulicy Leśnej w Bartoszycach. Trwa ocena ofert. Rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek. Podpisano umowę z firmą Energa Obrót spółka akcyjna z Gdańska na kwotę 824 815 zł 85 groszy brutto. Okres trwania umowy od 1 marca do 31 maja bieżącego roku. Trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, zadania pod nazwą przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Szacowana wartość zadania 23 miliony złotych. Przygotowano sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2021. Rozstrzygnięto kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022. Na liście podstawowej znalazło się zadanie wieloletnie w formule zaprojektuj i zbuduj dotyczące przebudowy ulicy Andersa w Bartoszycach. Planowana wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 2 381 317 zł 72 groszy. Przebudowa ulicy Struga w Bartoszycach znajduje się na liście rezerwowej. Biuro Projektu Polska Cyfrowa pozytywnie zaakceptowało wniosek o powierzenie grantu w konkursie granty PPGR. Trwa procedura podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym. Zaplanowano zakup 166 laptopów oraz oprogramowania na łączną kwotę 531 200 zł. Przygotowano coroczne oświadczenie i ankiety dotyczące trwałości zakończonych projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy i Rozwoju. 20 lutego podczas halowego turnieju piłkarskiego o Puchar burmistrza miasta Bartoszyce przekazano sprzęt zakupiony w ramach projektu pod nazwą zakup fantomu oraz defibrylatorów treningowych AED do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta gminy miejskiej Bartoszyce oraz dla chówca ZHP Bartoszyce. Projekt został dofinansowany ze środków bartoszyckiego budżetu obywatelskiego 2021. Opracowano warunki i harmonogram konkursowy bartoszyckiego budżetu obywatelskiego na rok 2022. Pracownicy Wydziału byli współorganizatorami obchodów 690-lecia urodzin miasta Bartoszyce. Główne uroczystości miały miejsce 17 lutego bieżącego roku w budynku byłego dworca kolejowego, w ramach których odbył się koncert Balady na dwa serca Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej, wystawa prac malarskich pod nazwą Twórcze impresje o mieście, rozstrzygnięcie konkursów artystycznych pod nazwą Zielone Miasta Bartoszyca oraz Bartoszyce Moje Miejsce, edycja 2021. Sporządzono sprawozdania oraz ankiety dotyczące pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej za rok 2021. Podsumowano roczne działania związane z prowadzeniem wydawania kart Dużej Rodziny oraz kart seniora. W 2021 roku wydano łącznie 402 karty plastikowe oraz elektroniczne systemy KDR oraz 60 kart w ramach programu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora. Trwają prace komisji dotacyjnych w ramach dofinansowania działań prowadzonych przez NGO. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przygotowano i ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Na m.in. dofinansowanie bieżącej działalności miejsc reintegracji społecznej, klubów profilaktyki środowiskowej, świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia sportowe, na realizację w placówkach oświatowych szkolnych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej. T.
Termin składania ofert upływa 25 lutego 2022 roku. Kontynuowano pracę nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku. Rozpoczęto pracę nad sprawozdaniami z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w roku 2021. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie w okresie od 20 stycznia 2020 roku do 17 lutego bieżącego roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 20 aktów urodzenia i 42 akty zgonów. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 47 porządkowych i 38 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 46 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności dwóch właścicieli pojazdów nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Trzy razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 15 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono dwie osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. Trzem mieszkańcom nakazano usunięcie gruntu budowlanego pozostawionego w obudowach, śmietników lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono dwa psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7:20, soboty w godzinach 8:16, w sumie 34 służby patrolowe. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie były to 3 osoby, które stanowczo odmówiły zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Przeprowadzono 51 kontroli dotyczących stosowania się do obowiązku noszenia maseczek ochrony, komunikacja miejska, hala sportowa, pouczono 6 osób. Strażnicy zabezpieczali porządek i bezpieczeństwo w czasie uroczystości zorganizowanych z okazji urodzin miasta. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano demontaż zdewastowanej i montaż nowej tablicy informacyjnej przy ulicy Bohaterów Warszawy. Usunięto 4 tuje na cmentarzu ulica Leśna. Decyzją starosta powiatowego 3 drzewa, ulica Słowackiego 2, ulica Limanowskiego 1. Wywroty i połamane drzewa 8 sztuk, ulica Leśna 2, ulica Prusa 1, Słowackiego 1, park Elizabeth 4. 22 drzewa na placu Bohaterów Westerplatte w związku z planowaną inwestycją. Zdemontowano i zabezpieczono dekoracje świąteczne. Wykonano montaż wyposażenia budynku byłego dworca, skręcanie krzeseł, stołów, przewóz regału biotecznych z ulicy Słowackiego do biblioteki na ulicy Bema i ulicy Piłsudskiego. Dekorowano miasto z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej. Wyremontowano płot drewniany przy przystani kajakowej ulicy Jagiellończyka. Odbudowano fragment zniszczonego ogrodzenia cmentarza komunalnego ulica Leśna. Trwają prace przy wycince sanitarnej w lesie miejskim, zakończenie prac 28 lutego. Administrowanie targowiskiem Mój Rynek i cmentarzami komunalnymi. W ramach zasądzonych kar przy pracach gospodarczych porządkowych na terenie miasta pracowało 4 skazanych, przepracując łącznie 132 robocze godziny. Zespół administracyjny oświaty. Ogłoszono terminy rekrutacji na rok szkolny 2022-2023. Rekrutacja do szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzana z wykorzystaniem systemów informatycznych w terminie od 1 do 15 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje opublikowane są w oficjalnym serwisie miasta Bartoszyce na stronie bartoszyce.pl. Dokonano wymaganej prawem oświatowym analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku. Na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych w artykule 30 ust. 1 karty nauczyciela wydano w 2021 roku 16 900 705 92 grosze. Średnie wynagrodzenie miesięczne w poszczególnych grupach awansu zawodowego przekroczyły wymagane w karcie nauczyciela średnie o 260 zł w grupie nauczycieli dyplomowanych, o 406 zł miesięcznie w grupie nauczycieli mianowanych, o 501 zł w grupie nauczycieli kontraktowych i o 445 zł w grupie nauczycieli stażystów. Dzięki osiągnięciu wymaganych średnich nie ma potrzeby wypłaty w 2022 roku jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach. Oferty przyjmowane są do 7 marca do godziny 14. Szczegółowe informacje udzielane są w Zespole Administracyjnym Oświaty. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania ofert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili nabór 800 osób do zaopatrzenia w żywność przez Zarząd Terenowy PKPS w Bartoszycach oraz weryfikowali listy osób do udzielenia tego typu wsparcia przez parafialny zespół Karytas przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej 406 osób oraz parafię pod wezwaniem świętego brata Alberta 101 osób. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 53 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny. Z poradnictwa specjalistycznego pedagoga, psychologa i radcy prawnego MOPS skorzystało łącznie 10 osób. W okresie od 31 stycznia do 13 lutego zawieszona była stacjonarna działalność merytoryczna Dziennego Domu Senior. Instruktorzy placówki utrzymywali z uczestnikami zajęć stały kontakt telefoniczny za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Zajęcia odwieszono w dniu 17 lutego. Uczestniczy w nich systematycznie 11 osób. Terapeuci kontaktują się zdalnie z seniorami, którzy ze względu na stan zdrowia bądź obawy przed zachorowaniem na COVID-19 pozostają w miejscu zamieszkania. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od kwietnia 2016 roku, do chwili obecnej wypłacono łącznie 96 713 750 zł dla 3308 rodzin, w których znajduje się 4748 dzieci. W oparciu o informacje wydane w 2021 roku wypłacono 24 439 849 zł na rzecz 2555 rodzin, w których funkcjonowało 3805 dzieci uprawnionych. W związku z przejęciem zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ośrodek prowadzi sprawy rozpoczęte do końca 2021 roku oraz realizuje wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja 2022 roku. W ramach ustawy o dodatku osłonowym do dnia 18 lutego do ośrodka wpłynęło 2330 wniosków o przyznanie dodatku, w oparciu o które wydano 173 informacje, które zostały przesłane elektronicznie do wnioskodawców. 15 lutego przekazano do wojewody warmińsko-mazurskiego szacunkowe zapotrzebowanie na środki na wypłaty dodatków osłonowych w pierwszym kwartale bieżącego roku opowiadające na kwotę 1 020 000 zł. Od 1 lutego rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych, z których obecnie uczestniczą 3 osoby długotrwale bezrobotne, 1 kobieta i 2 mężczyzn. Kobieta wykonuje prace porządkowe, a mężczyźni prace remontowe w pomieszczeniach użytkowanych przez organizacje pozarządowe. W okresie 31 stycznia, 13 lutego 2022 roku została zawieszona stacjonarna działalność placówki. W tym czasie z uczestnikami oraz opiekunami utrzymywany był stały kontakt telefoniczny, który służył monitorowaniu stanu zdrowia oraz udzielaniu niezbędnego wsparcia. W okresie stacjonarnym zajęć w ramach bieżącej działalności w ośrodku oprócz statutowych terapeutycznych zajęć podejmowano inicjatywę o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. 27 stycznia 2022 roku zorganizowano w placówce spotkanie uczestników z panem Jarosławem Pastułą, fotografem pasjonatem, który utrwalał na zdjęciach zmagania niepełnosprawnych sportowców podczas letniej paralimpiady w Tokio w 2021 roku. 14 lutego 2022 roku po powrocie do stacjonarnej działalności placówki dla uczestników zorganizowano zabawę walentynkową. 17 lutego ponownie zorganizowano spotkanie z panem Jarosławem Pastuła, który tym razem jako miłośnik ptaków prezentował zdjęcie, na które udało mu się uchwycić piękno natury. Dodatkowo Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera akcje charytatywne swoimi pracami wykonanymi podczas zajęć terapeutycznych. W minionym okresie przekazano pracę na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Adriany Stańczyk. Proszę Państwa, za pewne błędy literalne serdecznie przepraszam. Dziękuję za informację. Kto z Państwa ma pytania do informacji, ale prosiłbym do informacji. Proszę, był pierwszy Pan Radny Puszko, później Pani Ania Binięta. Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie do informacji, która właśnie spłynęła z Urzędu Stanu Cywilnego.
Ta informacja właśnie dotyczy liczby urodzeń oraz zgonów. Tutaj widzę, że taka tendencja jest bardzo niepokojąca. Brakuje mi informacji o aktualnej liczbie mieszkańców, bo wielokrotnie jak ktoś przyjeżdża do Bartoszyc, no to te osoby, które gdzieś tam kilka lat wstecz temu wyjechały, no to mówię, że my jesteśmy miastem około tam 30-tysięcznym, tak? Niektórzy mówią, że jest 25 tysięcy mieszkańców. Wszedłem przed chwilą właśnie na stronę Wikipedii. Są bardzo stare dane z 2008 roku, czyli sprzed 14 lat. Tam jest informacja, którą właśnie podaje Główny Urząd Statystyczny, dokładnie z 31 grudnia, że nieco ponad 25 tysięcy mieszkańców. Także ja bym tak prosił, żeby, jeżeli dostajemy taką informację, tak widzimy tutaj dużą ilość zgonów, żebyśmy po prostu co, no nie mówię, że na każdej sesji tak, ale na przykład, no nie wiem, tak co pół roku, tak albo co trzy miesiące, mieli po prostu taki obraz, tak, żeby tutaj można było to jak gdyby też mieszkańcom przekazać, żeby później nie było takich nieprawdziwych informacji, że jest liczba około 30 tysięcy mieszkańców. To pierwsze pytanie i pytanie drugie dotyczy działalności właśnie ZUK-u. Znaczy ja mam taką prośbę, bo to jest prośba też od mieszkańców, no bo sami wiemy, co się dzieje po ziemi, tak, jest coraz dużo tych dziur jest i mieszkańcy po prostu zwracają się z prośbą o to, żeby te po prostu dziury jak najszybciej zostały załatane. Na wielu ulicach, no tutaj przede wszystkim ja mieszkam na Działkach, to ulica Żeromskiego, także mam tutaj pytanie, kiedy w ogóle rozpocznie się klejenie tych dziur, bo jest jak jest. Dziękuję. Dobrze. Działam na takiej zasadzie, że pytanie, odpowiedź. Ja widzę zgłoszenie pani Ani za chwilę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Do pierwszej wypowiedzi pana radnego to przyjmujemy tą sugestię. Dziękuję. Będziemy starali się raz na kwartał czy raz na pół roku także przedstawiać tego rodzaju informacje o stanie aktualnym, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Co do drugiego pytania, jest pan kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego i pan kierownik Zakładu Usług Komunalnych, więc któryś z panów może poproszę o informację, kiedy zamierzamy rozpocząć, bo od 1 stycznia te wydziały są bezpośrednio pod nadzorem pana burmistrza, więc bardzo proszę o informację. Proszę państwa, dziury będziemy kleić wtedy, kiedy na to pozwolą warunki pogodowe. W tej chwili są, żeby kleić dziury, musi być produkowana masa na gorąco w wytwórni, no i temperatura asfaltu musi być około 8 do 10 stopni, inaczej ta robota jest po prostu psu na budę. Tylko wtedy będziemy robić. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze sekundkę, panie przewodniczący, w zakresie tej liczby mieszkańców. Ja akurat jestem na bieżąco, bo tą sprawę śledziłem. Na dzień 31 stycznia, grudnia, przepraszam, ubiegłego roku, to jest liczba 22 117 osób. Dziękuję. 22 117 na dzień 31 grudnia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytanie pani radna Niewinięta. Bardzo dziękuję. Ja w zasadzie jeszcze do pana Krzysztofa, bo mam trzy pytania odnośnie poszczególnych działów, ale może skoro pan Krzysztof przed chwilą żyło, był tutaj przy głosie. Chciałam zapytać o parking przy ulicy Leśnej, przy cmentarzu. Tam są zgromadzone materiały, żeby jakby drugą część tego parkingu remontować. A więc kiedy te prace miałby się zacząć, bo coraz trudniej tam wjechać po prostu w ten teren. A więc to jest moje pierwsze pytanie dotyczące Zakładu Usług Komunalnych. Drugie pytanie dotyczy Wydziału Kultury i Sportu. Przed chwilą pan burmistrz był uprzejmy odczytać informację, że na tym przystanku, tak, czyli budynku byłego dworca kolejowego, odbyły się uroczystości związane z urodzinami miasta Bartoszyce. Moje pytanie jest takie, kto będzie tym przystankiem zawiadował w takim razie? Czy opinia publiczna mogłaby zostać poinformowana, więc my wszyscy mieszkańcy? Jakie są plany dotyczące tego miejsca? Kto będzie odpowiedzialny za to centrum, za ten przystanek? Widzimy, że to pięknie wygląda z zewnątrz, ale chcielibyśmy usłyszeć, kiedy można byłoby tam, czy już być może można wejść
do środka, zobaczyć, czy to tylko czekać na jakieś kolejne uroczystości. Są osoby, które mają fajne pomysły związane z tym miejscem, ale ja myślę, że fajnie byłoby podać to do ogólnej wiedzy, informacji, bo dużo jest domysłów i dużo takich, nie chcę powiedzieć plotek, ale takich powielanych między sobą, między ludźmi informacji co do tego miejsca. Więc chciałabym coś konkretniejszego dowiedzieć się oficjalnie, tak, żeby to zostało wyartykułowane tutaj nam wszystkim. Kolejne pytanie dotyczy Wydziału Inwestycyjnego. Czytamy, że trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odnośnie przebudowy szeregu ulic. Te ulice są tutaj wymienione w takiej kolejności. Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa. Kwiatowa jest na samym końcu. Czy mamy rozumieć, że ewentualnie w takiej kolejności miały być też przebudowy tych ulic prowadzone? Czy to jest zupełnie przypadkowa kolejność podana tutaj nam? Ale też na przykład moje pytanie dotyczy jakby większego sprecyzowania odnośnie harmonogramu tych prac. Dokumentacja jest przygotowywana, ale czy w dokumentacji już mniej więcej ktoś mógłby, nie wiem, przedstawić, tak poinformować o harmonogramie, bo na przykład ja bardzo dobrze znam szereg tych ulic, ale myślę, że ulica Kwiatowa jest chyba w stanie najgorszym. Tam jeszcze chwilę, a tylko traktorem będzie można wjechać na tę ulicę, a nie samochodem osobowym. W związku z tym, na jak długo mieszkańcy mają swoją cierpliwość przygotować, żeby doczekać w zdrowiu przebudowy tej ulicy. I nie tylko tej, ale między innymi. Dziękuję bardzo. Koniec moich pytań. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Do pierwszej kwestii przez panią poruszonej, to bardzo proszę pana dyrektora, żeby ustosunkował się do tego remontu, jeśli chodzi o cmentarz, o ten parking. Na dzień dzisiejszy Zakład Usług Komunalnych prowadzi wycinkę sanitarną w lesie miejskim oraz usuwanie wiatrołomów. Wiadomo, że 28 lutego musi być wycinka sanitarna zakończona w związku z okresem ochronnym i te prace będziemy prowadzić. Następną rzeczą, którą rozpoczniemy, to są w połowie marca, to są właśnie te łatanie ulic. Ile to potrwa, trudno powiedzieć. W 2020 roku było 50 ton zużytej masy, w 2021 zużyliśmy 150 ton. Więc na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy rozpoczniemy pracę przy cmentarzu. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Po zakończeniu klejenia dziur na terenie miasta. To najprecyzyjniejsze. Dziękuję. Jeśli chodzi o koncepcję dotyczącego przystanka Bartoszyce, to nie wiem, czy któraś z pań, pani Marta Szuter, czy pani Katarzyna Siry, która z pań by udzieliła takiej wstępnej informacji dotyczącej prac, które są prowadzone w tym zakresie, bo wiem, że uczestniczyłyście. Tak? Pani Katarzyna Siry, proszę bardzo, bo dotyczy wykorzystania także środków właśnie z tego funduszu. Szanowni Państwo, więc może to nie będzie wyczerpująca odpowiedź Pani Radna, na pewno nie będzie wyczerpująca, bo ja też takiej władzy, wiedzy do końca nie mam, więc dworcem zarządza spółka Lokum, to wiemy. A będą tam realizowane projekty miękkie przez organizacje pozarządowe, wyłonione w konkursie ofert i póki co konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty. Lada moment będzie i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć, która organizacja, jakie działania tam będzie prowadziła. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Jasne, po rozstrzygnięciu tego konkursu, pani radna, będzie to taka, jakby można powiedzieć, formuła Centrum Aktywności Lokalnej z zaproszeniem różnych organizacji pozarządowych do współpracy w oparciu o możliwości takie, które będziemy realnie tworzyli, jeśli chodzi o projekty, które będą tam realizowane. Taka jest wstępna formuła. Panie burmistrzu, może nim pan wyznaczy następnego pracownika, jeszcze pan sekretarz chciałby chyba uzupełnić tutaj do pytań. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, budynek w tej chwili jest zarządzany przez spółkę Lokum. Dba o całe utrzymanie budynku. A jeżeli Państwo by chcieli obejrzeć budynek, to klucze są dostępne. Generalnie budynkiem zajmuje się też Urząd Miasta. Także klucze są dostępne w budynku, po prostu kwestia. W Urzędzie Miasta są dostępne klucze i nie ma problemu, jeżeli ktoś chce zobaczyć
obejrzeć na spokojnie, już nie przy jakiejś okazji, zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam. Proszę o kontakt ze mną i temat zostanie, godzina zostanie ustalona i załatwimy temat, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W temacie dotyczącym kwestii wykonania projektów, dokumentacji na te ulice, które pani wspomniała, łącznie z ulicą Kwiatową, czy jest wśród pracowników pani Hilmanowicz? Według mojej wiedzy mamy termin do końca kwietnia. Na pewno będą i są te dokumentacje przygotowane po to, żeby wykorzystać maksymalnie środki z Funduszu Dróg Samorządowych z Urzędu Wojewódzkiego. A kolejność to będzie zależała z pewnością, tak jak pani mówi, od stanu też nawierzchni, od tej oceny, która zostanie podjęta w ramach już wykonanych dokumentacji, bo każda będzie określała i zakres pracy i po prostu wartości, które będą tymi granicznymi punktami i środki finansowe, jakie będziemy mogli się ubiegać. Taka wiedza moja jest dzisiaj na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Momencie, Kasiu. Teraz tak, teraz proszę bardzo pan radny Karol Klapuściński, później pan radny Darski, a później pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie wydziału inwestycyjnego. W punkcie trzecim jest napisane, że trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne i między innymi jest budowa kontenerów mieszkalnych przy ulicy Bema. Chciałbym się dowiedzieć, pewnie większość chciałaby się osób dowiedzieć, w którym miejscu na ulicy Bema, bo ulica Bema jest dość obszerna, w którym miejscu te kontenery mieszkalne mogą się usytuować później. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o odpowiedź. Ładne usytuowanie to właśnie jest domeną wiedzy Wydziału Inwestycyjnego, więc jeżeli będzie tylko taka możliwość, ponieważ ja nie brałem udziału w tych szczegółowych już pracach z tym związanych, to czy pan sekretarz chciałby? Dziękuję pani burmistrz. Pan sekretarz zaraz. Tak jest. Dziękuję pani burmistrz, bo akurat dużo spotkań, tak jak państwo wiedzą, się odbywa u mnie w pokoju ze względu na warunki lokalowe, krótko mówiąc, więcej krzeseł. Także lokalizacja to jest rondo przy szkole podstawowej numer 7, tylko to po prawej stronie jest taki teren i po prostu tam po prawej stronie za budynkami, to nie jest taki strumyk, taki rów płynie, tam jest odwodnienie, mamy mostek i tam jest taki teren otwarty po prawej stronie przed terenem spółdzielni mieszkaniowej. I na razie tam rozważamy. Po prostu jest sprawdzany, czy tam można to zrobić i w jakim zakresie, jak z prądem i takimi innymi rzeczami. Po prostu no, musimy takie rzeczy zacząć podejmować, bo nasza substancja mieszkaniowa się po prostu kurczy, a musimy zapewnić lokale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Darski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w temacie Wydział Kultury, Sportu i Współpracy i Rozwoju. No nie usłyszałem tutaj, za 4 dni jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bardzo się tak, żeśmy się przyzwyczaili od jakiegoś czasu, od 5, może 6 lat, że te obchody tego święta pamięci są obchodzone godnie, naprawdę bardzo godnie i zorganizowanie przez różnych organizacje, służby, które tym były zainteresowane i powinny być zainteresowane. Ja dzisiaj nie widzę w mieście plakatów, dlatego pytam. Nie widzę w informacji, że Wydział się tym zajmował, czy się zajmuje i czy jakiekolwiek obchody będą. Wiem, że 6 marca w całej Polsce jest organizowany bieg Tropem Wilczym. No, wchodziłem na stronę. Nie ma tam na tej mapce Bartoszyc, nie wiem, 10. edycja tego biegu. No a przy okazji chciałem poinformować, że ja osobiście organizuję wystawę o Danucie Siedzikównej Ince na planszach tutaj miejskich przy ulicy Lipowej. Jeśli chodzi o
informację, którą tutaj oczekiwała pani radna Anna Binienda. Ja też bym oczekiwał, bo teraz tak, są różni ludzie, różne organizacje, różni ludzie, którzy są aktywni w dziedzinie kultury, szeroko rozumianej kultury, tak? Typu wystawy, koncerty kameralne i tak dalej, tak jak teraz był ten koncert kameralny, wspaniały koncert kameralny. I ludzie są zainteresowani, może chcą podyskutować, może chcą porozmawiać, może chcą zaproponować swoje inicjatywy. No chyba nie powinni pukać do lokum, tak? Czy jest możliwość poinformowania, do kogo mają się zgłosić, czy w tym centrum przystanek będzie zorganizowane takie spotkanie, może jakaś debata, może jakaś dyskusja i tak dalej. Tego bym też oczekiwał. I teraz jeszcze temat, to chyba pod Wydział Oświaty. Sygnalizacyjnie. Rozpoczyna się od 1 marca nabór aplikacji do programu dla szkół Poznaj Polskę. Od 1 marca się zaczyna, żeby wystartować i odpowiednio zainteresować szkoły i żeby te szkoły wybrały sobie takie programy zwiedzań, nauki, historii, jakie jeszcze będą na tej liście po prostu zgłoszeniowej. A znowu do 30 marca jest organizowany przez rząd chyba konkurs Samorząd Pro Familia. Nie wiem, kto tym by się zajmował, czy Wydział Oświaty, czy może też Wydział Współpracy i Kultury. Też, żeby tego nie przeoczyć, bo to jest konkurs, który trzeba się zainteresować i zgłosić do 30 marca. Sygnalnie mówię to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo prosiłem, i to już kilkakrotnie to się powtarza, ja prosiłbym bardzo, panie radny, jesteśmy teraz w punkcie zadawania pytań na temat informacji burmistrza złożonej. Po części pan pytał, zawarte pytania były dotyczące tej informacji. W większości kwalifikują się pytania do spraw różnych. Zresztą na to mi zwracają obecni na sali radni. Także prosiłbym się trzymać tak tego porządku. Proszę bardzo, panie burmistrzu. W tych sprawach poruszonych przez pana Darskiego, proszę pani Marta Szuter, czy pani jest poinformowana, jeśli chodzi o kwestie związane z organizacją Dnia Żołnierzy Niezłomnych i tego cyklicznego biegu, który miał miejsce w Bartoszycach co roku? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o obchody tegoroczne tego święta, mam przed sobą plakat Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest on umieszczony u nas na stronie, jak i na Facebooku. I tu w imieniu Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszam. O godzinie 12 i 6 marca odbędzie się ten bieg. Jeśli chodzi o inne obchody, to również 6 marca w Bartoszyckim Domu Kultury o godzinie 17 będzie występ zespołu Kaziłki Wilnuki. Więc jeśli chodzi o te obchody, to w taki sposób będziemy czcić tą pamięć. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, a w sprawach poruszonych z materii oświatowej proszę pana dyrektora Zdzisława Żydko. Jak są szkoły przygotowane, jeśli chodzi o aplikacje do tych programów? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przypomnienie o tym programie, ale między innymi omawialiśmy realizację tego programu w poniedziałek na naradzie z dyrektorami programu Poznaj Polskę. Szkoły przystąpią do niego. Oczywiście jesteśmy przygotowani do tego, żeby aplikować w tym programie od 1 marca. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze raz do tych wypowiedzi pani radnej Biniendy i pana Darskiego. Dziękuję za Państwa i pytania, i troskę. Myślę, że jesteśmy na etapie pewnego tworzenia tego Centrum Aktywności Lokalnej i na pewno będziemy brali pod uwagę wszystkie sugestie różnych organizacji pozarządowych. Chcielibyśmy, żeby ta powierzchnia została w sposób taki twórczy, aktywny, kreatywny, wypełniona przez różne formy galerii, koncertów, spotkań, tak aby te organizacje pozarządowe mogły w sposób bardzo mądry i dla siebie bardzo pożyteczny wykorzystać tą nową przestrzeń miejską, a dla mieszkańców, że była to nowa oferta, w szczególności oferta kulturalna. Dziękuję. Już nie mam do głosu, pani przewodnicząca, tylko dla porządku informuję, że o godzinie 11:20 dołączyła do nas pani radna Wioletta Machniewska. Obecnych na sali jest 18 radnych. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w zasadzie dwa pytania. Pierwszy dotyczy zamówień publicznych.
i pozyskiwania środków. Punkt piąty, a mianowicie przyznania środków, znaczy znalezienia się naszych projektów na liście rankingowej podstawowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 22. Tutaj widzę Andersa, natomiast mnie interesuje ulica Struga. Projekt znalazł się na liście rezerwowej. Czy mamy wiedzę, czy jesteśmy wysoko na tej liście rezerwowej i czy te środki ewentualnie znajdą się, bo zostaną jakby dodatkowa pula zostanie przeznaczona, czy te dodatkowe środki będą wynikały z oszczędności poprzetargowych? To jest pytanie pierwsze. A drugie pytanie dotyczy Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju, punkt czwarty. Dla mnie trochę może niedoprecyzowany, bo sporządzono sprawozdanie, ankiety dotyczące pomocy społecznej, NGO-sów, ekonomii społecznej. Czy to dotyczy sprawozdań, czy jakichś ankiet z wykorzystania środków, które ogłaszaliście Państwo dla organizacji pozarządowych? I tak jakby celem dopowiedzenia, myślę, że pan Witold Darski będzie usatysfakcjonowany właśnie 1 marca. Młodzieżowy Dom Kultury organizuje wydarzenie poświęcone żołnierzom wyklętym. To będzie montaż słowno-muzyczny z udziałem dzieci i młodzieży o 15:30. Nie wiem jak z udziałem bezpośrednim, na pewno dzięki uprzejmości naszej telewizji kablowej Partsat te wydarzenia będą nagrywane. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Proszę Państwa, 16 lutego została ogłoszona lista rankingowa tych przedsięwzięć w zakresie przebudowy, remontów dróg na terenie naszego województwa. Ulica Andersa jest rzeczywiście zakwalifikowana na liście podstawowej, ale z gwiazdką, to znaczy, że muszą być pewne jeszcze kryteria spełnione po wyczerpaniu środków finansowych na tą listę, jakby można być podstawową, bo ta gwiazdka o tym mówi. Natomiast ulica Struga jest na liście rezerwowej. No, trzeba mieć nadzieję, że po prostu środki wskutek przetargów nie zostaną w pełni wykorzystane i wtedy te zadania wejdą do realizacji, ale zadań jest bardzo dużo i lista jest bardzo obszerna, także liczymy na to, że przynajmniej ta ulica Andersa będzie mogła być realizowana w przyszłym roku. Jeśli chodzi o ankiety, to proszę panią Martę Szuter. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ankiety, które przeprowadzało i organizowało i podsumowało Wydział, to są to ankiety związane z działaniami przeprowadzonymi rok wcześniej, czyli luty zawsze jest takim okresem, gdzie podsumowujemy pewne działania i rzeczywiście są to działania dotyczące organizacji pozarządowych, w szczególności dotacji, ale także imprez, które wydarzały się właśnie w roku ubiegłym. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są uwagi? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, ja mam jedną taką uwagę, jedno zapytanie. Uwaga to dotyczy tego programu Wydział Techniczno-Komunalny. Punkt pierwszy, chyba program z 2020 roku daliśmy do zaopiniowania, nie 21. Czy na 21. Zeszłoroczny. Tegoroczny. No jeżeli tegoroczny, to 22 właśnie chyba. Do zaopiniowania dano na 21, to właśnie dlatego chcę sprostować. Czy nie, to daliśmy jakieś 22. na zaopiniowanie, który zrealizowaliśmy program, czy nowy program, który napisaliśmy? Na 22 rok. 22, umyłka tak? Dobrze, pisarska, okay. Tak. A program będzie poddany pod obrady Rady w marcu. Okej, okay, dobrze. I teraz moje pytanie dotyczy jeszcze tych ankiet, tych deklaracji, które odnośnie źródeł ciepła, ponieważ no, w naszym mieście naprawdę jest bardzo dużo ludzi starszych, mówię tutaj głównie o działkach i o tych osiedlach domków jednorodzinnych i większość ludzi tak naprawdę nie wie o co chodzi. Czy można by było jakąś ulotkę opracować, nawet w gazetkach to, co pisało, to naprawdę ludzie nie zrozumieli, o co tam chodzi, bo tam było tyle tekstu, że po początkowych wersach po prostu przestawali czytać. Czy byłaby możliwość, żeby opracować jakąś taką niedużą, prostą, zwykłą ulotkę? Proszę Państwa, do tego i tego dnia powinniście i nawet, żeby to wrzucić do każdej skrzynki na działkach, ewentualnie nawet może z deklaracją, którą powinni zrozumieć.
złożyć, dlatego że no, dużo ludzi jest po prostu niechodzących. Część ma dzieci, którzy się zaopiekują, część nie ma. Także może to ułatwiłoby, a nie narażałoby również tych osób na to, że później będą płacili kary. Czy byłaby taka możliwość w ten sposób po prostu podejść do tematu? I jeszcze jedna taka moja uwaga, ponieważ całe miasto dostało deklaracje podatkowe z miasta i do tego były dołączone blankiety do opłat. Czy to jest potrzebne? No bo ja myślę, że może z 10-20% miasta, nawet chyba nie, z tym blankietem idzie do banku, większość to robi internetowo, czy idzie, czy nie prościej by było na przykład w banku, żeby były te blankiety i po prostu, żeby bank wydawał, bo no, kupę papieru naprawdę na to straciliśmy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Pierwsze uwagi dotyczące deklaracji weźmiemy oczywiście, będziemy mieli na względzie. Ja tylko dlatego w tej informacji, jak państwo zwróciliście uwagę, przeczytałem, że jesteśmy na 28 miejscu na 116 gmin, czyli wyobrażacie sobie, jakie są generalnie problemy z tą sytuacją, jeśli chodzi o całe województwo. Natomiast no, zawsze można zrobić lepiej, zawsze można zrobić bliżej mieszkańca w sposób bardziej taki, bym powiedział, dla niego korzystny, jeśli chodzi o przygotowanie tej deklaracji. I ja to oczywiście wiedziałem, omówimy to i zastanowimy się, w jaki sposób przy nas będziemy to realizować. Natomiast sprawa dotycząca tej kwestii, o której pani mówiła, przy blankietach, nie wiem, czy kolega skarbnik by dwa zdania uwagi, jeśli chodzi o opłatę tego podatku miał. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, więc te blankiety zostały dołączone do tych deklaracji na prośbę mieszkańców. No, w momencie drukowania decyzji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto potrzebuje tej blankietu wpłaty, a kto nie. Jest to pomocne jednak, bo nie musi wypełniać tego osoba, nie musi dowodu wpłaty wypełniać. Natomiast tak, zdajemy sobie sprawę, że większość ląduje w koszu. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wyodrębnić, komu jest. A natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł dotyczący banków, nie wierzę, żeby bank sobie brał to na głowę. Poza tym podejrzewam, że bo była dyskusja na Komisji Gospodarki Miejskiej, natomiast wpłatach w banku są tak drogie, że ludzie raczej wpłacają, w większości oczywiście wpłacają w tych punktach obsługi finansowej, tak? No nie jesteśmy w stanie wydzielić, komu to się przyda, a komu nie. No po prostu drukujemy wszystkim, albo wcale nikomu, bo no nie da się wydzielić tego. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do... Jeśli nie ma, stwierdzam, że informacja została przez Wysoką Radę przyjęta. Ja proszę jeszcze pan radny Azarewicz. Mam pilny telefon. Pani przewodnicząca przez chwilę odbierze, poprowadzi. Szanowna Rado, na Komisji Gospodarki Komunalnej po prostu żeśmy Znaczy postawiłem wniosek, żeby uruchomić kasę w Urzędzie Miasta, żeby ludzie nie błądzili i dla Banku Millennium nie płacili dużych kwot za opłatę, ponieważ kto ma konto w Banku Millennium, to nie płaci, a kto nie ma konta, to niestety bank pobiera prowizję. Jedna sprawa i drugą sprawę przy tej okazji chcę powiedzieć, że złożyłem też wniosek, to był wniosek. Pani z Komisji Gospodarki Komunalnej powinna go w sprawozdaniu przeczytać. Następny wniosek złożyłem, też pani powinna przeczytać, o petycji do marszałka w sprawie opłat, żeby z marszałkiem się spotkać w sprawie opłat śmieciowej, tej marszałkowskiej opłaty śmieciowej, bo niestety to nam podnosi koszta śmieci, dlatego jesteśmy zmuszeni podnieść to.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Do pierwszej kwestii, to nie, pozwólcie państwo, nie będę wypowiadał się. Jest to dzisiaj taka przyjęta kwestia dotycząca organizacji pracy Urzędu Miasta. Jeśli będą w tym zakresie zmiany, rozumiem, że pana wniosek został przekazany i pan burmistrz go rozpatrzy. A teraz jeśli chodzi o drugą sprawę, opłatę marszałkowską, to ze swojego długoletniego doświadczenia chcę powiedzieć, że jest to opłata, która wynika ze stosownych przepisów prawa. I po prostu marszałek jest tylko biorcą tej opłaty, więc tutaj jakiekolwiek nasze spotkania no, nie mają, wydaje mi się, żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić tych przepisów prawa, które stanowi dzisiaj stosowny resort rządu polskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań do informacji, stwierdzam, że informacja została przyjęta do wiadomości przez Wysoką Radę. Tu dla porządku również informuję, że o godzinie 11:50 przybyła do nas pani Urszula Kaczmarek, pani radna, i nas obecnych jest obecnie na sali 19 osób. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za 2021 rok. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej radni otrzymali przed sesją. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym temacie, jeśli chodzi o sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdania do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Batoszyce na 2021 rok. Otrzymali wszyscy radni. O głos poprosił pan skarbnik. Proszę bardzo, celem uzupełnienia czy też wyjaśnienia. Szanowni państwo, prosiłbym o korektę kwoty, która jest przy środkach wydatkowanych na kładkę. Ta właściwie po zamknięciu i porządzeniu sprawozdań nastąpiła korekta i tutaj jest, będzie to kwota 1 001 656,98, czyli 1 056,98. Dziękuję. Prosiłbym o zanotowanie tego w protokole, żeby to było. Dziękuję. Nim przystąpimy do punktu 7a porządku obrad, ja bym prosił o, proponuję o 10-minutową przerwę, bo miałem taki telefon od i chciałbym jeszcze skonsultować z przewodniczącą, żeby komisja budżetowa jeszcze raz się spotkała i przeanalizowała, jeśli chodzi o autopoprawkę do budżetu. Także ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę pani radna Pisarska przed przerwą. Chciałabym tylko wiedzieć, jakie koszta zostały niedoszacowane związane z przebudową i modernizacją dworca, że dokładamy to z pieniędzy covidowych. Dziękuję. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy i spotkamy się o godzinie 12:10. I proszę komisję, jeszcze raz komisję budżetową. Proszę państwa, wznawiam obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę burmistrza otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 4/48. Poproszę panią radną Lucję Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały wraz i autopoprawki. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody, dział 752, rozdział 752.12. Zmniejszenie dochodów o 1000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z obronnością zgodnie z zawartymi zaleceniami w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 010, rozdział 010.30. Zmiana klasyfikacji wydatków, opinia pozytywna. Dział 754, rozdział 754.11. Zwiększenie o 40 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie.
i dział 758, rozdział 758-18. Zwiększenie planu wydatków o 800 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 900, rozdział 917, zwiększenie o 43 250 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZUK. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I autopoprawka, którą otrzymali Państwo dzisiaj przed sesją. Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 613, paragraf 6300 na kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację do samorządu województwa na budowę nowego mostu. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Zmiana klasyfikacji rozdziału 754.11 na 754.95. Dotyczy to właśnie tego wsparcia na zakup samochodu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Ja jeszcze tylko dodam i poproszę, żeby komisja nie dostawała takich autopoprawek na 2 minuty przed rozpoczęciem sesji, ponieważ potem jest bardzo trudno to przedyskutować i zająć jakieś stanowisko w tych sprawach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pan radny Puszko, proszę. Pytanie właśnie związane z tą obronnością. Dlaczego o ten 1000 zł? Aha. Zmniejszono tą kwotę, bo tutaj może mieszkańcy też o tym nie wiedzą. Zapewne też nie wiedzą i chcieliby się dowiedzieć. Musimy tą kwotę zwrócić i to tyle, jeżeli chodzi o pytania. Dobrze. A jeszcze było pytanie pani Ewy, to mi przypominają przed przerwą. Rzeczywiście ktoś na to odpowie. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Pisarskiej dotyczące dworca, więc my się zmieściliśmy w planie, nic, że nie było żadnego przekroczenia, natomiast jest inne źródło finansowania. Czyli zamiast jakby z budżetu te 450, to daliśmy tego z tego funduszu covidowego 450. Jeżeli natomiast chodzi o te 1000 zł, to był po prostu błąd przy uchwalaniu budżetu, że za dużo zaplanowaliśmy o 1000 zł, znaczy ja zaplanowałem o 1000 zł w stosunku do decyzji. No i trzeba to po prostu skorygować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Przepraszam, czy są uwagi na temat projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. W związku z pozytywną opinią tak projektu uchwały, jak i autopoprawki, proponuję, żebyśmy to przegłosowali razem, czyli projekt uchwały wraz z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie. Jest to projekt oznaczony numerem 7/48. Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. Osób. 11 za, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została wraz z autopoprawką, uchwała została przyjęta. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2023. Jest to projekt oznaczony numerem 2/48. Tutaj również poproszę panią przewodniczącą komisji, panią Lucynę, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie, oczywiście po uwzględnieniu autopoprawki, którą państwo przegłosowali. Jasne. Czy są pytania, uwagi do tegoż projektu protokołu, projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/48, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się.
18 za. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu wspierania rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 3/48. Poproszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. W związku z tym, że w 2021 roku zakończyła się trzecia edycja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta Bartoszyce, obecnie istnieje konieczność uchwalenia nowego dokumentu na kolejne dwa lata 2022-2024 i przedłożony ten projekt uchwały przedstawia nam program, który był poddany wcześniejszym konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, żadne propozycje zmian i w takim dość dokładnym tym programie jest opisana sytuacja naszego miasta. I tutaj komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/48? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numer 5/48. Poproszę również panią Ewę o opinię. Tutaj również komisja zaopiniowała pozytywnie. Jest to projekt dotyczący teleopieki dla seniora. Bardzo przydatny projekt, bardzo przydatna w ogóle inicjatywa. No ta wspomoże tutaj nawet poniesienie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, czyli zakup opasek bezpieczeństwa, no i takiego unowocześnienia sprzętu, które posiadają. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących bartoszyckiego budżetu obywatelskiego na rok 2022. To jest projekt oznaczony numerem 6/48. Teleopieka była głosowana. Przepraszam, przeskoczyłem o jeden punkt. Przepraszam bardzo. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to projekt oznaczony numerem 5/48. Poproszę panią Ewę o opinię. Również pozytywna. Projekt dotyczy tutaj tak jakby trochę korekty, bo chodzi o dodatkowe świadczenia wypłacane celem zrekompensowania osobom samotnym i rodzinom wzrostu cen energii, gazu i żywności. To jest taka aktualizacja w statucie ośrodka. Również pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za lub przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących bartoszyckiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 6/48 i tym razem poproszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa, pana radnego Karola Kapuścińskiego, o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa odnośnie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących bartoszyckiego budżetu obywatelskiego w roku 2022 jest pozytywna. Muszę tutaj dodać wszystkim słuchaczom, widzom i osobom, że budżet w tym roku będzie wynosił 100 tysięcy złotych i tutaj najistotniejsze, do projektu uchwały jest załączony regulamin i odczytam, myślę, najistotniejszą rzecz, jak będzie wyglądał, jak będą podzielone etapy poszczególne budżetu obywatelskiego w Bartoszycach. Pierwszy etap to będzie akcja edukacyjna,
edukacyjna, informacyjna w miesiącu marcu tego roku. Następnie będzie przez cały marzec będą zbierane zgłoszenia przez mieszkańców propozycji i projektów złożone. Następnie w kwietniu będzie, będzie publikacja dopuszczonych do głosowania projektów, kampania promocyjna głosowania na projekty, a w miesiącu kwiecień, maj będzie głosowanie przez mieszkańców na dane projekty. Weryfikacja głosów nastąpi później i ogłoszenie projektów do realizacji w miesiącu maju tego roku, a cała realizacja projektów, które zwyciężą, będzie realizowana w tym roku do końca grudnia. Myślę, że takie najistotniejsze, bo termin już jest bardzo, bardzo bym prosił wszystkie osoby, które nas oglądają, wszystkich mieszkańców o to, żeby przemyślały i zgłaszały tutaj różne projekty do naszego budżetu obywatelskiego w kwocie do 100 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja mam tylko takie pytanie odnośnie samej kampanii edukacyjno-informacyjnej, ponieważ w pierwszym punkcie przybliżamy mieszkańcom ideę budżetu obywatelskiego i zachęcamy do składania projektów, zachęcamy do składania ofert. Na czym będzie polegała ta zachęta? Czy tylko na poinformowaniu mieszkańców, że taki konkurs, że tak powiem, bo to jest też swego rodzaju tryb konkursowy, ogłaszamy, czy w jakiś inny sposób? Jaką koncepcję ma tutaj wydział? Dziękuję. Szanowni Państwo, do tego przedsięwzięcia, z tego przedsięwzięcia może skorzystać każdy mieszkaniec naszego miasta i chcielibyśmy troszkę bardziej tę akcję sfokusować na szkoły, żeby one się zaangażowały, więc myślę, że ten pierwszy etap głównie będzie skierowany do szkół, ale także do organizacji pozarządowych, aby zachęciły swoich członków do oddawania głosów i też zgłaszania projektów na ten budżet. Tak, ale ja chciałam zapytać, czy będziecie Państwo, nie wiem, chociażby poprzez prezentowanie tych dotychczasowych projektów, które już się zakwalifikowały i które są jakby, ich realizacja widoczna jest w przestrzeni publicznej, jeszcze raz mieszkańcom pokazać, bo myślę, że to będzie fajna też zachęta, tak, że ludzie mogą partycypować, mogą konsolidować swoje siły, żeby coś fajnego w tej przestrzeni publicznej zrobić, bo samo informowanie, no to mi się wydaje, że troszeczkę może za mało. Jak najbardziej efekty poprzednich kampanii są bardzo widoczne. Oczywiście mamy zrobioną zakładkę na stronie Urzędu Miasta i chcielibyśmy wypromować to, aby każdy mieszkaniec mógł zobaczyć, jak wyglądały te projekty i jaki jest efekt ich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt oznaczony numerem 7/48. Tym razem poproszę Panią Ewę Pisarską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Bardzo proszę. Opinia Komisji w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja Gospodarki Miejskiej bardzo wnikliwie przyjrzała się proponowanej podwyżce stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z 24 zł na 27 zł i dwukrotności tej stawki za odpady zmieszane, czyli 54 zł miesięcznie za osobę. Obecni na posiedzeniu komisji pracownicy Urzędu Miasta Czesław Sekita, kierownik Wydziału Komunalnego, Jolanta Całka, pracownica odpowiedzialna za nadzór i tworzenie gminnego systemu gospodarki odpadami, odpowiedzieli na pytanie dotyczące części merytorycznej. Przedstawili wyniki kontroli prowadzonej na terenie miasta Bartoszyce dotyczące poprawności selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców. Poinformowali o liczbie złożonych deklaracji i odpowiedzieli na inne pytania w tym zakresie. Obecny na spotkaniu prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Tomasz Majewski przedstawił działalność spółki w wyżej wymienianym zakresie i działaniach, jakie prowadzi, aby zminimalizować koszta funkcjonowania obecnego systemu dla miasta i jego mieszkańców. W części finansowej
Obecny na komisji skarbnik miasta Bartoszyce Jarosław Sielawa wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należności z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna pokrywać koszta funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na dzień dzisiejszy to się nie bilansuje i stąd proponowana podwyżka. Odrębną kwestią poruszaną na komisji, a ważną w opinii członka komisji, była kwestia dostępności do kasy, która kiedyś funkcjonowała w Urzędzie Miasta, ale w chwili obecnej jej nie ma. Pobierane opłaty przez banki dodatkowo podwyższają koszta związane z wpłatami od mieszkańców, dlatego warto zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. Komisja większością głosów projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pierwszy był Pan Radny Sarzyński, później Pan Radny Azarewicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Tutaj w kwoli do powiedzenia, tutaj, co przeczytała Pani Ewa Pisarska. Chciałbym dopowiedzieć, że podwyżki proponowane w tej chwili w wysokości tam 3 zł nie mają nic wspólnego z naszym składowiskiem. Nasze składowisko obejmujące frakcje tam bodajże 4 tam wielkie gabaryty, gruz, tak, nie ma nic wspólnego. To wszystko, co jest kierowane bezpośrednio od mieszkańców na nasze składowisko, tutaj podwyżki nie będzie żadnej. A odnosząc się do proponowanej podwyżki, ja rozumiem, że budżet powinien się równoważyć. Tak samo jak po stronie kosztów takich wydatków. I jestem za tym, żeby podnieść o te 3 złote. Ale dlaczego nie będę głosował za tą uchwałą? Dlatego, że koszty związane z obsługą, pobieraniem pieniędzy przerzucone zostały na mieszkańców. Szczególnie osób starszych. Informacja, która poszła do ludzi była taka, że bank obsługujący Urząd Miasta nie będzie pobierał żadnych opłat i w pewnym okresie tak się też działo, że nie były pobierane opłaty. W tej chwili okazało się, że bank za każdą transakcję czy wpłatę będzie pobierał 30 zł. Więc przerzucamy to na mieszkańców. Wydaje mi się, że każda osoba, to jest normalna transakcja finansowa. To tak samo jak idziemy do sklepu, robimy zakupy i w pewnym momencie pani mówi nam, że bardzo proszę pojechać do Olsztyna, bardzo podobna sytuacja, pojechać do Olsztyna i tam zapłacić za zakupy i jeszcze pobiorą od państwa za to prowizję. No na to akurat mojej zgody nie ma. Dlatego będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Nazarowicz. Szanowna Rado, większość odpowiedział mój poprzednik, ale natomiast mnie się nasuwa taka rzecz, przecież my mamy projekt budowy po prostu zakładu do wywozu śmieci. Mamy miejsce. Zastanówmy się, czy my jako miasto nie możemy wywozić, musimy zlecać firmie prywatnej. Czy to nam się nie opłaci, trzeba przeliczyć. To jak koszta wszystkie i uważam, że wybudowanie tego, zrealizowanie projektu tego, który w mieście jest, na półce trzeba go wziąć, troszeczkę odkurzyć, przejrzeć doszczętnie, jak to się mówi, dokładnie i wtedy być może koszty nie będą rosły. Także to chciałem po prostu zwrócić uwagę, bo każdy tylko aby podnieść, ani podnieść, tylko tym ludziom nie ma skąd głównie emeryci brać.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Machniewska. Ja natomiast chciałabym się odnieść do podwyższonej dwukrotnie stawki za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Pytanie, czy my wiemy, co to za grupa jest, która no, takie mieszane śmieci rzuca, bo może jest tak, że my po prostu dokładamy do tej grupy i niepotrzebne jest takie podwyższenie kosztów dwukrotnie, ponieważ ta grupa i tak nie będzie płaciła. Więc coś na papierze mamy, ale czy została wykonana taka prosta analiza, co to za grupa i czy rzeczywiście ta grupa będzie płaciła stawkę 54 zł za osobę? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Pisarska. W związku z tym, nie wiem, czy mogę tak się zwrócić, że to nie do końca wybrzmiało, to może poprosilibyśmy pana Czesława Sekitę o wyjaśnienie, skąd się bierze podwyżka, bo będzie łatwiej. Dziękuję. No proszę, panie kierowniku. Panie przewodniczący, szanowna rado. Podwyżka to ta, to nie jest podwyżka taka sensu, że każdy, kto, że ona może dotyczyć wielu osób. Ona dotyczy tych osób, które nie oddają swoich odpadów w sposób selektywny. Bo generalnie wszyscy powinniśmy te śmieci, które oddajemy, które zrzucamy do pojemników, segregować. I za to płacimy po podwyżce 27 zł. W momencie, kiedy danemu zrzucającemu odpady zostanie udowodnione, że on te odpady właśnie rzuca jak w sposób zmieszany, to jest ta opłata podwojona do 54 zł. Ustawa o utrzymaniu porządku czystości w gminach mówi, że taką kwotę można stosować do maksymalnej wielkości czterokrotności za zrzut odpadów selektywnie zrzucanych do pojemników. My przeprowadzamy rocznie około 1000 kontroli. Kontrolujemy większość, na ile nam pozwala oczywiście możliwość personalna i zatrudnieniem w naszym wydziale, w takim właśnie kierunku, żeby takie rzeczy móc wyłapać i ewentualnie jakieś kary z tego powodu, te podwyższone opłaty zastosować. Te 1000 kontroli, które przeprowadzamy rocznie, służą właśnie do tego, żeby poinstruować ludzi, poinformować, że jeżeli będą takie rzeczy się po prostu działy, to będziemy stosować kary administracyjne właśnie w postaci tej zwiększonej opłaty 54 zł. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Coś jeszcze, pani przewodnicząca, a później pan Karol Kowsiński. To nie wybrzmiało. Ja chciałam, panie Czesławie, żeby pan po prostu powiedział, że to jest tak, że nam podwyższają opłaty na tak zwanej bramie, tak, a my jesteśmy zobligowani do tego, żeby znaleźć pieniądze na to, na cały system funkcjonowania tego odbierania śmieci z terenu miasta. Tak, oczywiście pani przewodnicząca ma tutaj rację, bo generalnie ocena tych śmieci, tych naszych odpadów odbywa się w momencie, kiedy zdajemy te śmieci w Medynach, w tym punkcie przeładunkowym i wtedy tam jest decyzja, czy nasz transport, który tam dotarł, jest oceniany jako segregowany, czy zbierany selektywnie, czy w sposób są te śmieci odbierane jako zmieszane. Dziękuję za informację. Proszę bardzo, pan radny Karol Lepusiński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie kierowniku, bo tu ustalimy stawkę dwukrotnie wyższą dla osób, które nie segregują śmieci, tak najkrócej mówiąc z tego. Chciałbym się zapytać, czy już te kontrole albo te wszystkie czynności, które urząd wykonał wobec, że tak powiem, osób wyrzucających odpady komunalne, bądź osób, bądź podmiotów, są takie osoby, u których już stwierdzono i one płacą taką stawkę. Czy są takie osoby, czy jest taki podmiot, który płaci stawkę podwójną w mieście? Czy może sam zadeklarował, albo jest taki, który w ramach, nie wiem, kontroli wynikło, że taka stawka została mu nałożona. Bo możemy tak ustawiać cały czas te stawki, a po prostu no, to będzie fikcja. Proszę, panie kierowniku, jeśli pan w stanie jest odpowiedzieć.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, do tej pory z naszych kontroli, które przeprowadziliśmy, wynikały takie sytuacje, że można byłoby ludzi karać tą podwyższoną opłatą, ale na dzień dzisiejszy jeszcze podchodzimy, powiedzmy sobie tak, dosyć liberalnie do tematów, w sposób bardziej edukacyjny, ale w roku bieżącym, w którym będziemy przeprowadzać teraz te kontrole, na pewno takie sytuacje się zdarzą i będziemy takie sankcje stosować. Oczywiście nałożone w drodze decyzji administracyjnej, bo tutaj nie można sobie tego zrobić dowolnie, tylko administracyjnie taką osobę ukarać. Dziękuję. Pani jeszcze, pani Lucyna Jędryszka, później pani Ewa. Ja mam takie całkiem inne pytanie. Pan sekretarz powiedział nam o ilości mieszkańców, że aktualnie mieszkańców mamy, dobrze panie sekretarzu, 22 tysiące, coś tam z grosza. Pan sekretarz mówi, ale tak. W 2020 roku deklarację miało złożone 18 600 mieszkańców. A w tym roku, w 2021, to znaczy w poprzednim roku, nie w tym, już tych mieszkańców było, jak tu jest wykaz nam przy uchwale, 17 442 osoby. Więc moje pytanie jest takie, to ja rozumiem, że może część być za granicą, może część to co się dzieje z resztą tych mieszkańców, którzy są tutaj, urodzili się tu w tych Bartoszycach, mieszkają, a nie składają nam deklaracji. I my, jak gdyby pozostali mieszkańcy muszą za nich płacić za wywóz nieczystości. Dziękuję. Dziękuję. Tam ktoś jeszcze chciał odpowiedzieć. Proszę bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, odnośnie segregacji śmieci na segregowane, niesegregowane i tak dalej, wielokrotnie były robione przez nas kampanie informacyjne. W naszych kwartalnikach, które się ukazywały co jakiś czas, jest cała strona poświęcona, co, gdzie jest dokładna rozpiska, co, gdzie wrzucać. Także ja bym prosił tą gazetę, nasze te wiadomości bartoszyckie, które poszły, sobie odnaleźć i tą kartkę czerwono, żółto, brązową przykleić na lodówce, żebyśmy mieli taką informację, co, gdzie, do czego wrzucić i z tym naprawdę nie będzie większego problemu. Staraliśmy się już maksymalnie to określić, co, gdzie wrzucać, do jakiego worka. Także już ja bardziej się nie da, a przy kontrolach to już w ogóle indywidualnie panie kontrolujące i panowie kontrolujący strażnicy instruują, co się powinno znaleźć, gdzie. Ale tak jak pan kierownik powiedział, okres wychowania to już się skończył, bo o segregacji już się mówi od wielu, wielu lat i niestety, tak jak państwo radni zauważyli, musimy zintensyfikować kontrolę i niestety rozpocząć nakładanie kar, a także zweryfikować prawdziwość składanych oświadczeń odnośnie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ale ten poziom 17 tysięcy tam z haczykiem mniej więcej przez jakiś okres czasu, przez parę lat się na tym poziomie utrzymuje. Także to jest możliwe, że duża ilość mieszkańców zameldowanych na terenie miasta wyjeżdża. To są studenci, osoby za granicę wyjeżdżające, pracujące w innych miastach, także z tego to różnica może wynikać, ale mimo wszystko będziemy weryfikować i wiem, że jeżeli jest nowe urodzenie, to taka informacja do osób zgłaszających urodzenie idzie, że trzeba tą osobę małą też zgłosić do urzędu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie kierowniku jeszcze. Sprostowanie w wypowiedzi pani radnej. W ubiegłym roku do podstawy do kalkulowania kosztów stawki za odpady przyjmowaliśmy liczbę mieszkańców 17 895 osób, a nie 18 600. Z tego powodu, że na komisji mogło powstać przekłamanie, że podaliśmy może taką błędnie informację, ale taka była podstawa 17 895 osób w roku ubiegłym, 2021. Natomiast w roku, w którym obecnie chcemy tą stawkę wprowadzić, 17 444 jest osoby, które zdeklarowały po prostu zrzut odpadów. 17 444 osoby. To jest zmniejszenie w stosunku do 2021 roku. O 474 osoby jest mniej, które złożyły deklarację do zrzucenia odpadów.
na ogólną liczbę mieszkańców 22 117 osób na dzień 31 grudnia 2021 roku. Drodzy Państwo, ta liczba, ta różnica się bierze, tak jak tutaj zaznaczy Pan Sekretarz, z wielu różnych przyczyn. Będziemy też przy okazji naszej kontroli jakości zrzucanych odpadów również starać się kontrolować liczbę osób, które w tej deklaracji na danej nieruchomości po prostu zamieszkują. Dlatego też będzie to taka dosyć ściślejsza kontrola. Być może wiele osób da radę też również ujawnić, że tych deklaracji nie złożyły. Wzywamy również mieszkańców, tych, którzy zdeklarowali taką czy inną ilość odpadów, osób w danej nieruchomości z tego powodu, choćby, że w przypadku urodzenia, jeżeli długo nam osoba dana nie składa, nie poprawia czy nie aktualizuje deklaracji, po prostu taką osobę wzywamy do uzupełnienia tej deklaracji z tego tytułu, że mamy taką wiedzę z urzędu, z Wydziału Ewidencji i możemy sobie taką osobę wezwać, wiedząc, że nie dokonała zmiany tej deklaracji w związku z tym, że urodziło się jedno czy powiedzmy więcej dzieciaczków, tak, w danej nieruchomości. Także to kontrolujemy. Dziękuję bardzo. Pani radna, nie, pani Ewo, też pani Ewa, ale pani Ewa Kapustra, później pani. Ja tylko mam takie pytanie, bo tak mnie zastanawia. Mówimy o śmieciach 27 zł, 54 zł i to tak prawdę mówiąc przy gospodarstwach takich jednorodzinnych, czyli tych domkach jednorodzinnych, to jest bardzo łatwe chyba do sprawdzenia. Segregowane, niesegregowane. A co będzie z blokami 40-rodzinnymi, tymi mieszkaniowymi 20, które sypią śmieci do 3-4 bloki i tam są do jednego pojemnika, czy jak jeden ktoś nie wrzuci segregowanych, niesegregowane, to wszyscy dostaniemy kary i będziemy płacić po 54 zł? Czy ktoś będzie siedział, tak zwany śwista, który będzie sprawdzał i szukał jakiejś kartki pocztowej z nazwiskiem, czy to były niesegregowane śmieci? No bo sobie nie wyobrażam tego w tym momencie, bo ja patrzę, jak na moim osiedlu kilka bloków wrzuca do jednego pojemnika. To jest kupa mieszkańców w tym momencie i co? Ja będę płaciła teraz 54 zł, przypuśćmy, a sumiennie segreguję, tak? Albo będę szukała innego wyjścia i gdzieś podrzucała te śmieci, no bo to jest takie dla mnie, no i palniemy wtedy, to może od razu rzućmy dla całego miasta 54 zł, no. Tak już mówię. No bo to jest naprawdę trudne. Mieszkańcy domków jednorodzinnych rzeczywiście tam jest bardzo łatwe do sprawdzenia. I głównie tam idą kontrole i to sprawdzają i gnębią mieszkańców tych i ci ludzie się pilnują. To tam naprawdę będą jednostki, które będą miały niesegregowane śmieci. Natomiast pozostała część miasta to chyba bardziej poszlibyśmy tutaj może w edukację, mimo że to już parę lat trwa, ale nadal edukacja jest za niska, bo wszelkiego rodzaju ulotki zawsze się różnią, one nie są wszystkie jednakowe. W jednym na przykład to się wrzuca tu, w innym jednak to trzeba wrzucić w inne miejsce. Także tutaj poszukajmy jednej takiej normalnej, dobrej ulotki, którą byśmy dali wszystkim mieszkańcom i tego się trzymajmy. No bo to są jednak naprawdę duże pieniądze. Nawet te 27 zł za jednego mieszkańca to jest bardzo dużo pieniędzy za wywóz śmieci. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Wepisarska jeszcze. W komisji padało również pytanie, jakie będą skutki dla budżetu, jeżeli nie podejmiemy takiej uchwały o wzroście tych stawek, ale też jeszcze, jakie będą skutki, jeżeli nie będziemy mieli tutaj do Wydziału jeszcze techniczno-inwestycyjnego, komunalnego, bo tam się zmieniliście, jakie będą skutki do tego, jeżeli na przykład dalibyśmy wszystkim jednakową stawkę śmieci niesegregowanych. Tak. To może pan kierownik, tak jeszcze, momencik. To proszę, panie kierowniku, chwileczkę jeszcze, bo może mogą się tutaj powtarzać. Proszę bardzo, pan radny i pan radny. Później jeszcze chwilkę. To znaczy, jeżeli tak, tutaj chcemy podnieść, prawda, opłatę za śmieci. Na terenie gminy wiejskiej mieszkańcy na przykład domków jednorodzinnych otrzymują worki na śmieci, tak? A tutaj mieszkańcy, tak, będą musieli teraz więcej płacić. Stawka ma być podwyższona. Dlaczego na przykład nie możemy mieszkańcom, tak jak to ma miejsce właśnie na terenie gminy miejskiej, przekazywać tych worków na przykład do segregacji?
też by była dobra zachęta. Dlaczego tam jest, a u nas na przykład nie ma tego, tak? My tylko cały czas podnosimy i podnosimy. Dobrze. Dlaczego ta kwota ma być o tyle na przykład zwiększona? Bo to takie moim zdaniem to też jest bezsensowne, tak? Karać. No wiadomo, że trzeba, tak? Te osoby, które tego nie przestrzegają, ale też nie można stosować tych maksymalnych kar. Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś tam gdzieś komuś coś podrzuci, tak? I później ta osoba zostanie ukarana przez cały rok na przykład w sposób selektywny, tak? Segregowała te śmieci. Dziękuję bardzo. Dobrze, rozumiem. Jeszcze pan radny Azarewicz, później pani radna Machniewska i będziemy kończyć dyskusję. Pan kierownik odpowie. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Z moich obserwacji wynika w taki sposób, że lokatorzy, którzy wynajmują mieszkanie, oni segregację lekceważą. Oni nie lekceważą. Chodząc po mieście, obserwuję, bo wiem, którzy są jako lokatorzy, nie właściciele mieszkań, tylko jako lokatorzy. Wynajmują od kogoś mieszkanie. On bierze wszystko w jedno, rzuca i się śmieje. Stąd po prostu wychodzi, że ta niesegregowana część śmieci. Dziękuję. Pani radna Machniewska, proszę. A no właśnie. Teraz pan właściwie chyba odpowiedział na pytanie, skąd ta stawka 54 zł została ustalona, czyli mam rozumieć, że jest to nic innego jak kara, tak? Czyli to nie jest jakaś stawka, która wypływa z jakichś obliczeń, tylko to jest po prostu stawka, która ma straszyć mieszkańców. Ja na samym początku zadałam pytanie, jakie grupy, czy już macie takie analizy, jakie grupy po prostu nie prowadzą gospodarki selektywnej odpadami, tak żebyśmy my wszyscy nie składali się na te grupy, bo one i tak nie będą tego robić, a nie będą też płacić, ale jak pan powiedział, na razie nie nakładaliście żadnych kar, które podwyższały kwoty, a prowadziliście politykę edukacyjną. Bardzo dobrze, no ale teraz skąd się wzięła ta kwota 54 zł? Czyli jest to straszak, dobrze zrozumiałam? Dokładnie tak i tak przewiduje ustawa, że ta kwota podwyższona za zrzut odpadów bierze się z ustawy, która dopuszcza nawet czterokrotność tej kwoty za zrzut odpadów segregowanych, czyli selekcjonowanych. Jeżeli my mamy 27, to możemy nawet czterokrotność takiej opłaty tej podwyższonej przyjąć w swojej uchwale, ale przyjmujemy, zresztą proponujemy, żeby przyjąć taką wielkość tylko dwukrotności, czyli te 54 zł. I stąd się to bierze, tak? Czy coś jeszcze pan kierownik chciałby dodać? Tak, oczywiście jeszcze w odpowiedzi dam tutaj pytanie pana radnego w temacie proszę, worków. To powiem tylko tak skrótowo, że taka regulacja jest zapisana w naszej regulaminie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, że to właściciele nieruchomości zabezpieczają sobie pojemniki na odpady w swoim zakresie, tak? Dlatego też nie mamy obowiązku przekazywania worków czy jakichś innych pojemników na zbiór odpadów. Rozumiem, że więcej dyskut. Pani kierownik? Proszę bardzo. Ja to nie słyszę. Pani Ewa jeszcze. Ja już wiem, o co chodzi. Pani Ewa pyta o temat związany, ile byśmy płacili dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w momencie, gdybyśmy ponosili opłaty tylko i wyłącznie za śmieci, powiedzmy tak umownie, niesegregowane, czyli te zmieszane. Do Zakładu Gospodarki Odpadami planujemy, iż w roku 2022 poniesiemy koszty około 2,5 miliona złotych, po 27 złotych, tak? To oczywiście tam są różne kwoty, i 54, i 27, ale tutaj generalnie to ta kwota uległaby, powiedzmy sobie, podwojeniu, tak? Tak, jest. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Z
Dla mnie, ja zapytałam to pytanie, jaki będzie skutek w budżecie i co będzie, jeżeli na przykład nie będziemy mieli tego odpowiedniej ilości, na przykład zrobimy tak, że będzie wszystko niesegregowane, oddamy. Czy wiążą się, oddamy to wszystko jako niesegregowane, a nie oddamy segregowanych? Czy z tego tytułu są dla nas jakieś kary przewidziane, czy w tym kierunku szłam, więc chciałam, Pani, żeby to chodzi może o limit, czy możemy, o limit nie, czy możemy tylko, nie, to pytanie jest proste. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby tylko i wyłącznie dla wszystkich mieszkańców zrobić stawkę niesegregowaną? Nie możemy, bo będzie się to wiązało z karami. Taka jest odpowiedź. Drodzy Państwo, powiem tak. Podam ceny, jakie obowiązują w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie za zrzut poszczególnych frakcji, tak? I tak, odpady niesegregowane to jest 620 zł za tonę. Szkło 115 zł za tonę. Plastik 155 zł za tonę. Papier i tektura 115 zł za tonę. I gdybyśmy teraz te wszystkie odpady segregowane, liczyli jako zmieszane, czyli te nieposegregowane, to płacilibyśmy po 620 zł za każdą tonę. A tak płacimy, powiedzmy sobie, połowę tych śmieci, które oddajemy do Zakładu Gospodarki Odpadami, płacimy po 620, a reszta to są kwoty te, które wymieniłem za poszczególne frakcje. Kwota by to była, no powiedzmy, no nie wiem, trzeba by to było przeliczyć i podejrzewam jakieś około 2 milionów złotych. Dodatkowo, tak? Mogę tylko uchwałę jedną? Dobrze, czy jeszcze... Ale ja się pytam, będę drążyć. Ja się pytam, czy w związku z tym, że nie otrzymamy tej odpowiedniej liczby segregowanych, czy wiążą się na przykład jakieś kary dla ochrony środowiska, bo wiążą się, ja wiem, że tak jest, tylko pan mi tego nie powiedział. Bo jeżeli na przykład byśmy zrobili tak, że wszystkie mamy niesegregowane i dalibyśmy na wysypisko śmieci, tak, no to w tym momencie dodatkowo zapłacilibyśmy karę za to, że nie daliśmy segregowanych, tak? Tak jest, czy nie tak jest? Czy moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby Szanowni były wszystkie niesegregowane? Bo już się pogubiłam. Nie, musimy, drodzy Państwo, musimy wykonać pewne założenia ochrony środowiska. Musimy wykonać założenia ochrony środowiska. W temacie związanym z uzyskaniem pewnych progów recyklingu, tak? Co, jest to oczywiście uregulowane w ustawie o ochronie środowiska, ustawie o odpadach, w zakresie takim, że w pewnych latach musimy uzyskać pewne progi, że... Później za to, że tego progu nie uzyskujemy, czego nie przekraczamy, ponosimy oczywiście odpowiednie kary, tak? I stąd wynikają te różnice między to, że segregujemy śmieci i nie segregujemy śmieci. Tak, dokładnie śmieci. Tak jest. Dobrze. I teraz jeszcze skutki dla budżetu, to prosiłam też, jeżeli mogłabym. No co się stanie, teraz nie podwyższamy o 3 złote śmieci dla mieszkańca Bartoszyc, to co się potem dzieje, tak? To bym chciała, żeby to wyjaśnił skarbnik, bo chyba to najlepiej potrafi zrobić. No i dobrze. Szanowni Państwo, więc z powodu tego, że budżet nam się nie bilansuje, około 540 bodajże chyba tysięcy złotych z tą obecnie obowiązującą stawką. No jeżeli nie uchwalimy i przy założeniu, że ZGOK, czyli olsztyńska spółka, nie zwiększy opłat na bramie, ale to jest raczej mało prawdopodobne, będzie znowu 540 coś tam tysięcy. Tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli to będzie taki efekt kuli śnieżnej, bo my nie będziemy podwyższać, ZGOK będzie podwyższał i w pewnym momencie dojdzie do sytuacji, że będziemy musieli no, drastycznie podnieść. Skokowo. Także no, proszę to też mieć na uwadze. Jasne. Pan sekretarz jeszcze chciał chwileczkę. Szanowni Państwo, my mamy obowiązek segregowania śmieci. I nie możemy zawrzeć w uchwale jednokrotnego zapisu, że płacimy 54, mamy wszystko w nosie. Niestety, bo jeżeli nie, to co pan kierownik powiedział, nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu, to finansowo po prostu polegniemy. Są tak wysokie kary z tytułu braku segregacji śmieci, są rozliczanie w systemie bodajże chyba 5-letnim i wtedy my zapłacimy tyle, że wielu inwestycji nie będziemy mogli zrealizować w mieście. Także mamy obowiązek ustawowy segregowania i stawka ta, co została zaproponowana w uchwale, to jest po prostu wynika z sytuacji życiowej i naszego budżetu, że to, co pan skarbnik mówi, sukcesywnie musimy o te niewielkie kwoty podnosić.
tak jak skarbnik powiedział, żeby nie było tej kuli śnieżnej i później naprawdę się sami obudzimy z rykownącego, że pieniędzy nie ma i gwałtownie będziemy musieli mieszkańcy ponieść podatki, opłaty lokalne i jeszcze inne rzeczy, nie tylko śmieci. Dziękuję. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szanowni Państwo, my już mieliśmy za lata poprzednie naliczone milionowe kary za nieuzyskanie pewnych poziomów odzysku, ale zostały one nam umorzone, bo zaczęliśmy jakby coraz lepiej segregować. I no, dzięki Bogu jakoś się to udało, ale co dalej będzie, nie wiadomo. Pan burmistrz, proszę bardzo. W tej dyskusji może wartowałoby się zastanowić, co zrobić, żeby ustabilizować bądź zmniejszyć opłaty. Droga jest, moi drodzy, niestety jedna. Segregować, segregować, segregować. A więc z jednej strony to, o czym mówiła radna pani Kapusto, bardzo dobra, wręcz taka, bym powiedział, systematyczna, permanentna edukacja dotycząca prostych reguł, ale tak, żeby wszyscy je realizowali. I z drugiej strony, powiem rzecz niepopularną, egzekwować tą segregację. Po prostu egzekwować w imieniu tych wszystkich, którzy segregują. Bo to, co Państwo tutaj na to słusznie zwracaliście uwagę, no dobrze, ale jaka jest wielkość tych, którzy nie segregują, którzy dalej są w tym systemie? Najwyżej zapłacą 54 zł, ale oni tego nie płacą. Więc naszym niestety przykrym obowiązkiem jest to, w sensie urzędu kontrola, edukacja, upomnienie, nie ma skutku, jest zwiększona opłata za segregację. Tak, żebyśmy mieli też te pewne możliwości dotyczące poziomu recyklingu, bo tego nikt z nas nie zwolni. Są określone zapisy ustawowe i są określone obowiązki gminy. Ale jedna rzecz taka też smutna, jeśli chodzi o Polskę jako taką. Zwróćcie Państwo uwagę. Od wielu lat wy w swoich dyskusjach, od wielu lat wielu obywateli, mieszkańców, firm w zakresie tego zamkniętego obiegu odpadów mówi o tej kaucjonowaniu. Dlaczego to do dzisiaj jeszcze nie zostało wprowadzone? Dlaczego nie można za jakąś odpłatność oddać tych opakowań szklanych i opakowań PET w tym systemie? W innych państwach to funkcjonuje. I to też by poprawiłoby tą naturalną segregację, jeśli chodzi... Słucham? No być może trzeba też nad tym się zastanowić. Też na tym się być może trzeba zastanowić, żeby w ogóle poprawić tą kulturę segregacji odpadów. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Machniewska. Panie burmistrzu, ale jeszcze taka sprawa, a mianowicie możemy poprawiać kulturę segregowania, zmieniać Polskę, skoro już tak pan powiedział, że Polska ma to do siebie, zmieniać Polskę, ale podwyżki i tak będą nas czekać. Chciał czy nie chciał, bo taki jest trend na całym świecie. Panie skarbniku, pan potwierdzi, prawda? Będą czekać nas podwyżki. I teraz to, co pan optymistycznie wyraził, że jak będziemy segregować, będziemy odpowiedzialni, to nie będziemy dużo płacić. Nieprawda, będziemy. My się musimy zastanowić nad zupełnie inną sprawą, mianowicie co zrobić w przyszłości, bo podwyższać to jest żaden problem. Powiemy musimy, no i będziemy podwyższać, bo musimy, tak? Bo nie mamy możliwości, budżet nam się załamie, my jesteśmy bankrutami i będziemy podwyższać. Ale doprowadzi to do sytuacji takiej, że w którymś momencie ludzie zaczną śmieci do lasów wyrzucać, po rowach, bo będą szły tak w górę. Zacznijmy też się zastanawiać nad tym, nad tą granicą, którą człowiek jest w stanie przetrzymać, bo podwyżki na papierze to jest żaden problem. Będziemy podwyższać, podwyższać, ale człowiek ma swoje możliwości. Ja zawsze powtarzam, że człowiek ma swoje możliwości finansowe i w którymś momencie nie będzie płacił. I co my wtedy zrobimy? Więc tutaj już zacznijmy się zastanawiać, co zrobić. Oprócz tego, że będziemy oczywiście kontrolować, karać, ale jakaś granica będzie. Więc już powoli zacznijmy rezygnować z dotacji na wszelkiego rodzaju imprezy, sport i tak dalej, a zacznijmy zastanawiać się, jak wspomóc portfele mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Pan burmistrz, później pan radny Sarzyński.
Wolę sobie jednak na zdania ad vocem. Ja oczywiście jestem, nie jestem entuzjastą takiego idealnego modelu, bo to był idealny model, może model, który zarysowałem, ale także nie jestem dzisiaj w stanie zrozumieć pani pesymizmu, bo odwołam się do twardych liczb. Tu już o tym była mowa. Kolega chyba bodajże, kierownik mówił o tych frakcjach, które są w tej chwili na bramie w tym naszym zgoku, tak? A więc jeśli chodzi o, nie, o niezmieszane, to jest 620. A jeśli chodzi o inne frakcje, są na poziomie 115-120 zł. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że poprawiamy segregację, to wozimy te zmieszane. No nie wozimy w takiej skali, a więc mamy mniejszą opłatę. A więc to można wtedy przełożyć na zupełnie inną opłatę, jeśli chodzi o mieszkańców. Więc kultura tej segregacji, a z drugiej strony konsekwencja jej także jakby egzekwowania przez nas jest, wydaje mi się, nie tylko wymogiem już i ustawowym i w zakresie recyklingu, żeby tych kar, o których pan skarbnik mówił w poprzednich latach, które były naliczone, nie ponosić, bo poprawiliśmy tę segregację, recykling, ale po prostu jest naprawdę kwestią stabilizacji opłat. A oczywiście będą czynniki obiektywne, jak paliwa, jak minimalna płaca, jak pewne sztywne koszty, na które my wpływu mieć nie mamy, ale w dużej mierze poprzez tą wysoko idącą segregację możemy to poprawić. I oczywiście przez stworzenie przez państwo w zakresie chociażby kaucjonowania takich warunków, żeby opłacało się segregować, opłacało się selekcjonować, opłacało się prowadzić recykling. Pan radny Starzyński, później pani radna Pisarska. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że stoimy przed dylematem szanować budżet? Oczywiście, trzeba szanować budżet, ale też szanujmy ludzi. Nie traktujmy ich z góry i nie traktujmy ich w ten sposób, że oni muszą zrobić wszystko to, co my chcemy. My jesteśmy dla ludzi, nie ludzie dla nas. Dla przykładu chcę tu przytoczyć firmy, na przykład zakłady energetyczne, które przerzuciły koszty opłat, przerzuciły na społeczeństwo. Zakłady gazownicze też przerzuciły koszty na społeczeństwo, nie proponując nic w zamian. Nikt im nie powiedział wcześniej, że słuchajcie, dlatego że likwidujemy kasy, to macie tańszy gaz. Tak samo i u nas, zlikwidowana kasa, więc powinniśmy im obniżyć, ci, którzy wpłacają. Co to znaczy? Mnie zawsze uczono, że pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi, to znaczy, że te pieniądze powinny być przyjmowane tam, gdzie okazuje się, że to jest co najmniej w tej chwili traktowane, ta żywa gotówka, traktowana jest jak gorący kartofel. Mnie chodzi też o to, o sposób przeniesienia tych kosztów. Nikt nikomu nic nie powiedział, koszty zostały przeniesione i to w ten sposób, że ludzie idą zapłacić, a okazuje się, że tam 30 zł opłaty. Nie zechciano, że tak powiem, albo może brak pomysłu było zrobić w ten sposób, żeby te koszty w jakiś sposób złagodzić i wyjść do społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Pisarska, jeszcze proszę. Szanowni Państwo, temat gospodarki odpadami komunalnymi, ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli taką komisję, na której byśmy na ten temat nie rozmawiali. To jest dość być może dla mieszkańców trudny temat, być może dla niektórych radnych trudny, bądź też bardzo popularny, ale tak jak zaznaczyła pani Wioleta, rzeczywiście to jest coś, co nas czeka, jeżeli chodzi o podwyżki, ale też jest tematem na tyle ważnym, żebyśmy, tak jak powiedział wiceburmistrz, żebyśmy się nad nim zastanawiali. Pomysłów na zmianę sposobu zbierania śmieci w międzyczasie było bardzo wiele. Między innymi nawet wystarczy spojrzeć na miasta ościenne, jak na przykład Olsztyn, który w tej chwili wycofuje się
z naliczania opłat za odpady gospodarki komunalnej na podstawie zużycia wody. Były pomysły dotyczące tego, że może będziemy worki, tak jak powiedział radny Puszko, rozdawać. W tym momencie powstał problem to, czy je będziemy chipować. Bo w jaki sposób dojdziemy, kto ten worek oddał, wyrzucił. No, jest tych problemów związanych z tym tematem bardzo wiele i ja tu bym chciała zaapelować i zaprosić wszystkich wypowiadających się w tym temacie radnych na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej. Bo proszę Państwa, my naprawdę bardzo wnikliwie przyglądamy się wszelkim kosztom związanych z gospodarką odpadami. Jest to temat bardzo trudny, bardzo często poruszany, padają różne pomysły. A tymczasem chciałabym zamknąć dyskusję jako wniosek formalny w danym temacie. Dziękuję. Okej. Jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ale nie widzę zgłaszających się do dyskusji, zatem nie widzę potrzeby jego głosowania. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/48? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Osiemnastu radnych brało udział, 7 za, 4 przeciw, 7 się wstrzymało. Przeszła, nie rozumiem. 18 radnych głosowało. Może ktoś nie naciskał, może na jednej osobie nie, bo było 19. 7 za, 4 przeciw i 7 się wstrzymało. Czyli uchwała przeszła. 7 za, 4 przeciw, 7 się wstrzymało głosów. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt 7H uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43/255, załamane na 05 Rady Miasta Batoszyce w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Batoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 8/48. Również poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Powyższa uchwała dotyczy zmiany zapisu, który brzmiał: ustala się zasadę, że lokale mieszkalne znajdujące się w parterze budynków po ich zwolnieniu nie będą zasiedlane na zasadach najmu, a będą przeznaczone do sprzedaży na lokale użytkowej. Zapis teraz będzie miał brzmienie: lokale mieszkalne znajdujące się w parterze budynków po ich zwolnieniu mogą być przeznaczone do sprzedaży na lokale użytkowe. Komisja jednogłośnie opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Czy są uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/48? Proszę o głosowanie teraz. Teraz się mnie coś zacina. 19 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/293/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Bohatera Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/48. Proszę panią o opinię. Zgodnie z opinią Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczącej wyższej uchwały, przedstawianej pod głosowanie Wysokiej Rady, uchwała, którą podjęliśmy, dotyczącą wydzierżawienia części nieruchomości pod stację ładowania samochodów elektrycznym sposobem, była przez nas ta uchwała określona na umowę dzierżawy na okres 3 lat.
Teraz uchwała otrzymuje brzmienie: umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat. Jednogłośnie zaopiniowała komisja pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/48? Proszę o głosowanie teraz. Ktoś jeszcze? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 i od porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek. W Bartoszycach jest to projekt oznaczony numerem 10/48. Poproszę również o opinię. Komisja projektu uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu oznaczonego 10/48, za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta na rok 2022. Jest to projekt oznaczony numerem 11/48. I tutaj, czy ktoś z Państwa radnych, tak zapytam, chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7L chyba to jest, tak, JKL, dobrze. Punkt 7L porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2022 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 12/48. I tutaj plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej otrzymaliście Państwo przed sesją. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Informuję, że w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili klub radnych Nasze Miasto w sprawie wybudowania sumptem własnym miejsc parkingowych przy bloku przy ulicy Sikorskiego 43. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie przygotowania uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w temacie nazewnictwa rond i mostów odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karl Puściński w sprawie przeglądu bezpieczeństwa na terenach bartoszyckich cmentarzy udzielono opinii na piśmie, odpowiedzi na piśmie. Pani radna Ewa Pisarska w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w temacie nazewnictwa rond i mostów odpowiedzi udzielono na piśmie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Chodzi o to, o odpowiedzi, czy są satysfakcjonujące lub też jakieś uwagi. Pani Ewa, proszę bardzo. Ja bym tylko prosiła o odczytanie odpowiedzi, którą otrzymałam od burmistrza miasta przez przewodniczącego rady. Dziękuję. Ja nie mam tej odpowiedzi tutaj przy sobie, niestety. Ja mogę panu podać. Dwudziesty trzeci luty 2022, pani Ewa Beata Pisarska, radna miasta Bartoszyce, w odpowiedzi na stanowisko pani Ewy Beaty Pisarskiej, radnej miasta Bartoszyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bartoszyce w temacie decyzji o nadanie nazw rondom, mostom, uprzejmie informuję, że uprawnienia do określenia zapisów w stosownej uchwale leżą po stronie radnych Rady Miasta Bartoszyce. Z przyjemnością zapoznam się ze szczegółami dotyczącymi pomysłu złożenia przez panią radną. Podpisał zastępca burmistrza Krzysztof Hećman. Odczytałem. Jeśli nie ma, proszę bardzo, jeszcze pani radna. Ja chciałam powiedzieć, że jako klub radnych Nasze Miasto otrzymałyśmy odpowiedź o identycznej treści
jaką przed chwilą tutaj pan przewodniczący przedstawił. Dziękuję. Dobrze. W sprawach, jesteśmy w punkcie, chyba nie ma więcej, nie ma. Jesteśmy w punkcie 9, sprawy różne. W sprawach różnych informuję państwa, że od ostatniej sesji do radnych miasta wpłynęły między innymi pisma. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Pismo Regionalnej Izby Rachunkowej w sprawie badania zgodności z prawem uchwały numer 46/285/21 Rady Miasta Bartoszyca w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyca na 2022 rok skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniujące prawidłowość planowanej kwoty długu miasta Bartoszyce. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniujące możliwość sfinansowania przez miasto Bartoszyce deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej na 2002 rok. I tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Jeśli państwo macie jakieś pytania, sprawy, to bardzo proszę. Widzę raz rąk, ale pierwsza była pani Elżbieta Zabłocka. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie najpierw odnośnie poprzedniej sesji, ponieważ na ostatniej sesji prosiłam, żeby zrobić przegląd studzienek będących w pasach drogowych, czyli głównie chodziło o ulice. Chciałabym się dowiedzieć, czy zostało to zrobione i czy zostały wytypowane studzienki, które koniecznie trzeba naprawić, bo takie są. To pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie dotyczy wytyczonego pasa za torami na tym terenie zielonym. Czy to jest pas wytyczony na alejkę, która ma powstać? Jeżeli tak, to chciałabym się dowiedzieć, dlaczego na środku tej alejki stoi modrzew? To jest drugie moje pytanie. I trzecie moje pytanie dotyczy też ostatniej sesji. Co ze znakiem zakazu wjazdu przed miejscami parkingowymi, które są przy jeziorku? No bo uważam, że jeżeli znak zakazu wjazdu stoi przed miejscami parkingowymi, no to coś jest chyba, myślę, że to jest po prostu niedopatrzenie z czyjejś strony, bo jak można nie pozwolić wjeżdżać na parking, który jest zrobiony. Także takie trzy pytania. Dziękuję. To może od razu pytanie, odpowiedź, tak będzie łatwiej. Pan kierownik jest w stanie na część tych pytań chociaż odpowiedzieć, przepraszam, bo czy zajmowaliście się tymi kwestiami w międzyczasie? Znaczy, panie przewodniczący, w temacie pierwszym dotyczącym przeglądu studzienek, to co mówiła pani radna, w sprawie studzienek, które znajdują się na drogach wojewódzkich i krajowych, przekazałem ten temat do Wydziału Inwestycyjnego, żeby się tym problemem zajął i w momencie, kiedy powstaną warunki do takiego działania, pewnie zarządca drogi się do tego przyłoży. Natomiast my na terenie dróg naszych miejskich poprosimy tutaj Zakład Usług Komunalnych i łącznie przejrzymy te wszystkie studzienki na naszych drogach gminnych, tak? Natomiast na tych wojewódzkich, bo rozumiem, że o te również chodziło i o krajówki, to będzie to działanie, powiedzmy, Wydziału Inwestycyjnego. Ale na pewno to się odbędzie, tak? Bo jest to temat przekazany. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Pan radny Tadeusz Azarewicz, proszę. Jeszcze coś nie dostałaś odpowiedzi? Przedstawiłem. No ale jeszcze dwa, tak rzeczywiście, poczekaj Tadeusz, jeszcze dwa pytania były od pani radnej. Ale do mikrofonu. Bo na tym terenie zielonym jest wytyczony bardzo równiutki pas kolorowymi słupkami, tak? I teraz nie wiadomo, jest on wytyczony tak, jakby to była wytyczona alejka, bo tam mniej więcej obok tego terenu, gdzie ludzie sobie wydeptali po prostu. I nie wiem, czy to ktoś wytyczył, bo coś będzie tam budowane, czy w ziemię wkładane, czy po prostu jest to alejka, która będzie do zrobienia. To akurat nie mój temat, ale ja odpowiem to, co wiem, tak? Tam na tym pasie będzie zainstalowana geokrata, tak to się nazywa, i będzie wysadzony pas zieleni, takiej już, powiedzmy, no trudno mi to na chwilę obecną sprecyzować jakiej, ale na pewno będzie to w tym celu, tak? Ten pas, ten modrzew, złożyliśmy wniosek
do starostwa o wycinkę po prostu z przyczyn tych, że zagraża linii średniego napięcia, która tam przebiega i ten moczew będzie usunięty. Aha. Czyli to nie będzie alejka? Nie, nie, ten moczew nie będzie rozwalony. Nie, nie, to nie będzie alejka. To będzie pas zieleni. Tak. Dziękuję. Ciąg pierwszy. Proszę? Wszystko jest dobrze, proszę bardzo. Szanowna Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący. Też. Odnośnie znaku powiem, że zobaczymy, sprawdzimy i przedstawimy znak, jak to będzie potrzeba. Mam zgłoszenie od mieszkańców Zdziałek, żeby po prostu chcą zrobić przed przejazdem kolejowym parking. Z racji tego, że jak przyjadą do kościoła, to jeden rząd ustawiony jest samochodów, trzeci akurat wjeżdża i sprzeciwka nadjeżdża i po prostu robi się bardzo wąsko i zaczepiają się między sobą lusterkami. I chodzi o taką rzecz, żeby wystarczy nawet dla nich postawić znak, że tu wolno parkować i określić ten teren i przejazd na tej ulicy Nowowiejskiego będzie swobodny. To taką prośbę mieszkańcy prosili, żeby zgłosić, dlatego też zgłaszam. Okay. Następnie, Panie Przewodniczący, chciałem zapytać Pana, czy radni mogą dokumenty po prostu informować inaczej przekazywać dokumenty do mediów przed sesją, ponieważ to są dokumenty jak gdyby utajnione. Dopiero z chwilą zakończenia sesji one są ujawnione. Niestety tak to się działo ubiegłego miesiącu, bo byli ludzie nadgorliwi, no i zaczęli tam do mediów szaleć w mediach. Niestety tak nie powinno być. Uważam, że te osoby, które wystąpili do tych mediów, do Facebooka i tam do tej Bartoszyckiej Gazety, niestety powinni, ci co złożyli podpisy, tych osób powinni przeprosić. To jest, Szanowni Państwo, niedopuszczalne, żeby radny przekazywał dokumenty. Składaliśmy przysięgę i niestety nie możemy ich po prostu świadomie łamać, tej przysięgi. Dziękuję. Dziękuję. Mogę tylko tyle poinformować, że Przewodniczący Rady Miasta nie nakłada klauzuli talności na żadne dokumenty, bo nie ma takiej prawa. Proszę bardzo, Pani Ewa, Radna Pisarska. Oj, przepraszam, Pani Ewa, coś dzisiaj mi się rozkojarzony jestem. Pani Ewa Kapusta. Ja mam takie pytanie, to chyba będzie do Pana Jerzyło, bo była mowa, że w marcu ruszacie z tą łataniem dróg, prawda? Ale chodzi mi o takie miejsca, szczególnie to dotyczy Starego Miasta, ulicy Jęczyka Grotaroweckiego, takie wjazdy na podwórka i podwórka, które czasami zamieniają się w parking miejski. Grotaroweckiego 6, 7, tam są takie dziury już i tam jest dojazd też do garaży. No i Jagiellończyka, to podwórko 5, 6, 7, te budynki. Tam to już jest w ogóle krajobraz księżycowy, jak byłam kiedyś po deszczach. Tam było sypane tym żwirem, to wszystko, tylko te dziury już są tak zaległe w tych miejscach, czy to będzie Grotaroweckiego, czy właśnie ta Jagiellończyka, że no lekki nawet deszcz wypłukuje to wszystko. Nie wiem, jakieś wzmocnienie, jakieś takie ubicie tego, no coś takiego, bo tak jak słyszałam, że mieszkańcom Jagiellończyka zaproponowano, żeby wykupili sobie ten plac i no i zrobili sobie utwardzone podwórko, no ale to chyba nie tędy droga, bo tam wjeżdżają również i inne samochody, które nie mają miejsca zatrzymania się gdzieś tam przy młynie, znajdują sobie tutaj miejsce parkingowe i tak samo ci, co jadą do Inbagu, nie chcą im się tam jechać na parking, a są tutaj bliżej do Pepco, to przy tym, między tymi blokami Grotaroweckiego 6 na 7 ciągle stoją, a tam są też takie wyrwy, że zaraz czuję, że będą właściciele samochodów narzekać po prostu na to. Także dziękuję. Dziękuję. Pan sekretarz. Szanowni Państwo, tylko chciałbym przypomnieć jedną rzecz, może w dwóch sprawach. Jedna rzecz, mamy jeszcze zimę,
Także troszeczkę cierpliwości. Druga rzecz, żeby już było jasne, pani Zabłocka, pani radna Zabłocka pytała o tą geokratę. To, co pan kierownik powiedział, Modrzew zagraża linia, tu jest konflikt, Modrzew będzie wycięty ze względu na linię wysokiego napięcia i w tym miejscu będzie alejka z geokraty. Normalnie dla pieszych do chodzenia. Żeby była jasność w tej kwestii. Dobrze. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Pani radna Baranowska, później pani radna Ania Binięda. Ja mam takie pytanie. Właściwie przed chwilą dostałam SMS-a od mieszkanki Bartoszyc. Chodzi o prawdziwe przystanki przy dworcu. Tutaj pani zwraca uwagę na to, że ludzie mokną. Chłodno też im jest. No i czy takie przystanki, chyba była mowa na ten temat, ale jeżeli można, to proszę jeszcze raz. Takie... Dobrze. To może, bo były dwa pytania, to może odpowiedź ktoś udzieli dla pani radnej Kapusto i dla pani radnej Baranowskiej. Jeśli chodzi o te przystanki, to one są na terenie prywatnym. Dobrze, ja rozumiem pani Aniu, znaczy pani Właściuk. No i właśnie to jest ten jakby, można powiedzieć, ta sytuacja, którą miasto zastało, jeśli chodzi o podział tego terenu przy dworcu. Ona jest, jak ja tu przyjechałem do pracy, dla mnie zupełnie, wybaczcie, niezrozumiała, że miasto nie jest właścicielem całości tego terenu, natomiast w części ten teren jest terenem prywatnym i tam te przystanki są niezbędne, no ale będziemy na pewno w tym zakresie Państwa uwagę przesyłać dalej. Jeśli chodzi o pytanie koleżanki Baranowskiej, to przepraszam, bo tak się zamyśliłem nad pewną kwestią. Ona dotyczyło tych przystanków, dobrze, dobrze. A Jagiellończyka, więc no takie, no tak, takie to są dziury. Na pewno rejestrujemy te Państwa wnioski. No, trzeba zastanowić się w przyszłorocznym budżecie nad takimi właśnie realizacjami tych małej architektury, jeśli chodzi o te kompleksy mieszkaniowe, które dotyczą no, takiej wrażliwej tkanki, bo to i parking, to jest i miejsce, powiedzmy, dojazdu i w związku z tym, no, musimy się tu wspólnie zastanowić, konstruując budżet, ile możemy środków finansowych na takie cele przeznaczyć, żeby to realizować. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Binięda. Dziękuję bardzo. Odnośnie ścieżek, mam jeszcze właśnie takie pytanie. W którymś chyba bodajże ostatnim gońcu bartoszyckim też taka informacja krótka od mieszkańca Bartoszyc pojawiła się, który zwraca uwagę na to, że potrzebna byłaby taka przyzwoita ścieżka zrobiona od parkingu, który znajduje się w okolicach GCI i ta ścieżka, którą właściwie ludzie wydeptali w tej chwili, z tyłu GCI prowadząca do kościoła Farnego i dalej na Starówkę. Czy ktoś już pomyślał z osób jakby decyzyjnych, czy nie można byłoby w tym miejscu zrobić taki przyzwoity, no coś przyzwoitego, niech ta ścieżka nie będzie wydeptana przez ludzi, ale po prostu zrobić ją bezpieczną i takim niedużym sumptem, myślę, że można byłoby stworzyć takie miejsce przez które rzeczywiście można byłoby swobodniej przemieścić się z parkingu na Stare Miasto. Bo tak trochę niefajnie jest na przykład zrobić taki duży łuk, jeśli ktoś parkuje w tym miejscu i chce przemieścić się na Starówkę, to normalnie trzeba byłoby przejść przez bramę w okolicach restauracji Stodoła i potem, prawda, na ulicę Kętrzyńską i dalej na nasz Plac Konstytucji. A to jest taki skrót wydeptany przez ludzi, czy jakby już wskazane, że skoro ludzie tamtędy chodzą, a nieraz samo życie te ścieżki wydeptuje, więc byłoby to bardzo celowe. Czy ktoś mógłby pomyśleć nad tym i no, zrobić coś takiego, co to mówię, własnym sumptem, jakimś takim niedużymi środkami, zrobić coś, co byłoby bardziej bezpieczne niż to, co w tej chwili mamy, taki stan.
Dziękuję. Chciałbym ten wniosek pani Anie Biniendy poprzeć, bo ze mną też rozmawiało kilka osób właśnie o tej wydeptanej ścieżce i o zamontowaniu ewentualnie takich schodów podobnych, które są obok, bo tam są takie głazy, no tylko takie strome wejście i są głazy bardzo niebezpieczne, śliskie, a mnóstwo osób chodzi nie tylko na Stare Miasto, ale przede wszystkim są msze w kościele, na przykład w niedzielę, to tam wiele osób parkuje na Turkowskiego i przy tym GCI parkuje i idzie tamtą ścieżką rzeczywiście niebezpieczną. Proszę bardzo, pan sekretarz. Szanowni Państwo, to co pan przewodniczący sam przed chwilą powiedział, schody są drugie obok. Obok punktu opieki dzieci do lat 3. I państwo zapominają o jednej rzeczy, a wiem, że znacie miasto dokładnie. Te schody i ta skarpa to jest konserwator zabytków, bo tam są mury obronne pod spodem. Jeśli zaczniemy robić tam schody, to życzę państwu powodzenia, jeżeli dostaniecie zgodę od konserwatora zabytków. Tamtego terenu w ogóle po prostu nie można ruszyć, dlatego tam nie ma otwardzenia na górze, nie ma parkingu zrobionego. To są mury obronne połączące dwa budynki pomiędzy właśnie punktem opieki dzieci dla trzech. Tam było dużo zachodu, żeby konserwator wyraził zgodę na remont tego budynku. To jest pusta szczelina. Jeżeli tam będzie coś budowane, to wtedy naprawdę, wtedy tak, ale jeżeli dla samych schodów mamy całą procedurę uruchomić, czy naruszymy schody, czy nie naruszymy, jak to wchodzi, badania archeologiczne, naprawdę te parę metrów przejść obok, przy budynku, z poręczą, z podjazdem na wózków, to chyba nie będzie tyle wielkiego problemu, żeby ten temat obejść. Dziękuję. Pan radny Azarewicz, pani przewodnicząca, później pan Karol. Pierw mówiłem, to mi akurat umknęło. Mamy w tym roku dosyć spore opady deszczu, śnieg, który by się stopił i są całe zalane korty. Co miasto planuje zrobić, żeby po prostu odwodnić te korty? Dobrze. Bo zbiornik retencyjny, czy nie wiem, czy pomoże, ale tak. Sieć, która jest obecnie, po prostu zrobić drenaż, studzienki w tych najbardziej niższych miejscach. Woda będzie ściekała. Nawet jak będzie zbiornik retencyjny, to do zbiornika będzie ściekać. A tak w tej chwili drzewa stoją, mokną, one wypadną. Dziękuję. Proszę bardzo, pan sekretarz, na gorąco. Szanowni Państwo, dokładnie wszyscy o tym wiecie, że Plac Bohaterów w Westerplatte będzie rewitalizowany. To, co będzie na wierzchu tego placu, to jest wisienka na torcie. Wszystkie, wiele rzeczy będzie pod placem. Tak jak pan radny tu mówił, tu będą właśnie zbiorniki retencyjne, będzie odwodnienie, przełączenie kanalizacji deszczowej w inne miejsca, żeby ten teren całkowicie uporządkować, żeby takich właśnie sytuacji po zimie, jak teraz są, i ulewne opady deszczu, żeby to w miarę możliwości teren był uporządkowany i te zbiorniki, które będą pod spodem, pod placem, żeby spełniały swoją funkcję właśnie zbierania przy gwałtownych deszczach, bo w tej chwili te drenaże, co tam mamy, rury odwadniające, nie spełniają po prostu już wymogów atmosferycznych, które mamy w tym okresie czasu. Dlatego burmistrzowi chodziliśmy, burmistrz chodzi przy tym temacie, żeby ten Plac Bohaterów Westerplatte zrewitalizować, że przy okazji będzie tam i scena, i amfiteatr, i tak dalej, ale w znacznym stopniu duże koszty, przede wszystkim koszty, tak jak było przy rewitalizacji Bohaterów Placu Konstytucji 3 Maja, to są koszty, których nie widać. To są prace ziemne i wymiana z wszystkich rur, przyłączenia, studnie i inne takie tego typu rzeczy, żeby można było, żebyśmy mogli na tym terenie, który kiedyś był, jeżeli dobrze pamiętam, na historycznych zdjęciach, to można było na łódce pływać i łączyło się to przez Bohaterów Warszawy, to było Smówkę dalej. Także teren jest podmokły, także musimy to zrobić i to będzie właśnie, to jest główny program, główny cel tej rewitalizacji kwadratu. A to, co na wierzchu, to jest dla nas będzie plus, że to się po prostu uda zrobić. Dziękuję. Dziękuję pani Katarzyna Basak, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja tu w kilku tematach. Pierwszy temat, chodzi mi tutaj o to temat też jakby powracający.
Chodzi o tonaż pojazdów poruszających się wzdłuż ulicy Jagiellończyka. Mieszkańcy już wielokrotnie zgłaszają ten problem tutaj do mnie, ponieważ tam jest znak, który mówi, że tonaż pojazdów wynosi 5 ton, a tą drogą poruszają się, no niestety, pojazdy, które przewyższają ten tonaż, co powoduje drżenie mebli, podłóg mieszkańców, którzy mają te domy tuż przy ulicy, a wiem, że te domy, przynajmniej jeden, był nie tak dawno, zdaje się, w zeszłym roku remontowany i to rzeczywiście jest poważny problem, bo to się dzieje w sposób ciągły. Zdarza się, jedna mieszkanka zatrzymuje nawet takie pojazdy, no to różne tam epitety w jej stronę też są wielokrotnie kierowane. Czy można to w jakiś sposób rozwiązać? To jest jakby pierwszy temat. Drugi temat, no też powracający, to jest temat parkingu przy ulicy Wolskiego 5. I to jest rzeczywiście bardzo problematyczne, bo ten parking, jako taki parking jest, ale parking zajęty jest przez mieszkańców naszego miasta, a osoby, które pracują w instytucjach, czyli chociażby MOPS czy Infinity i tam stawiają swoje pojazdy. Już nie wspomnę o tym, że zajmują czasami dwa albo czasami 2,5 miejsca. Mieszkańcy przy Wolskiego 5, wyjeżdżając, na przykład zawożąc swoje dzieci do szkoły czy do przedszkola, wracając już nie mają gdzie postawić, a najbliższy taki parking jest albo przy galerii Inbak, albo przy dworcu. Czy można by było ewentualnie jakiś znak postawić i wydzielić przynajmniej kilka miejsc, które by były tylko i wyłącznie dedykowane tym mieszkańcom? To jest drugi temat. Kolejny to jest temat zeszłego roku, dotyczący naprawy drogi dojazdowej od garaży przy ulicy Poniatowskiego, która została zresztą przez pojazdy bardzo mocno zniszczona podczas budowy przeprawy mostowej. To ja dostałam w piśmie z kwietnia zeszłego roku informację, że będzie to realizowane jakby sumptem własnym w tak zwanym planie, harmonogramie działań remontowych uwzględnionych przez Zakład Usług Komunalnych. Jak można tylko dać odpowiedź, kiedy to się zadzieje i czy w ogóle w tym roku jest taka możliwość? Kolejne pytanie, to co jakby przeszkadza mieszkańcom, to słupki drogowe, które są gdzieś porozrzucane w kilku miejscach, a to jest związane z właśnie przebudową ulicę Poniatowskiego, one są porozrzucane, są też takie duże kupy ziemi, też w różnych miejscach bardzo mocno widoczne, czy dziury po nasadzeniach, przepraszam, po wycince drzew i kiedy, w jakim okresie to będzie uporządkowane i ewentualnie jest możliwość zajęcia się tym tematem. Kolejny temat to jest w tym miejscu, gdzie była kiedyś Żabka na Kwadracie, tam jest taka spora dziura gdzieś wielkości 30 na 40 centymetrów, tam było przyłącze gazowe i czy to będzie poprawione, no bo to jednak psuje ten cały obraz naszej starówki. Kolejny temat, przed kinem, tam gdzie jest taki jakby malutki teren zielony, w miejscu po dawnym kinie, oczywiście tam, gdzie jest teraz Chińczyk, czy można by było zrobić jakieś nasadzenia z wykorzystaniem na przykład roślin, które nie są drogie, które są, że tak powiem, że się wyraża, bezobsługowe, na przykład aksamitki, żeby ten teren jakoś tam w miarę wyglądał, zwłaszcza, że no wyremontowaliśmy pięknie tą ulicę i jest przeprawa i miasto też pięknieje, no to fajnie by było, żeby tym terenem też się móc zająć. Przy lodowisku brak śmietnika. No to już jakby mówię z uporem maniaka, to też wracamy do tematu już kilkakrotnie. Czy można by było postawić przynajmniej jakieś dwa kosze?
I tutaj tematy jeszcze mam takie związane z bardziej właśnie z tą budową przeprawy, bo w tym miejscu, gdzie była baza firmy, która wygrała przetarg, tej firmy Sopockiej, no to też jest tam hałda ziemi. Kiedy to będzie zrobione, w jakim czasie, czy znamy przynajmniej jakiś orientacyjny termin. I obok bramy Lidzbarskiej pozostawione kostki polbrukowe. Kto będzie zajmował się uporządkowaniem tego, bo to też zaburza w pewnym stopniu estetykę naszego miasta. Dziękuję bardzo. To może pytań sporo ze strony pani przewodniczącej, może by ktoś się odniósł do tych. Zapraszam. Jeśli chodzi o te przeprawy mostowej, to przekażemy tutaj, ponieważ jest to w okresie gwarancji, myślę, że te prace powinny być w okresie tym zimowym, przed wiosną, wszystkie wykonane, uporządkowane. Przedstawię tutaj stosowne wnioski do Wydziału Inwestycji. Te inne tematy, to pozwoli pani przewodnicząca, że je zarejestrowaliśmy i je będziemy sukcesywnie w konsultacji z panią i analizując, realizowali tutaj w ramach robót komunalnych to, co będzie możliwe, to, co będzie realne, to, co jest po prostu funkcjonalne i możliwe do realizacji. Dobrze? Chciałam tylko panie burmistrzu zapytać, bo tutaj pan komendant Jerzy Szostak też zna temat Wolskiego 5. Tego parkingu. Czy można by było rzeczywiście kilka miejsc postawić znak i wydzielić te miejsca, które byłyby tylko i wyłącznie skierowane, dedykowane tym mieszkańcom tej ulicy, znaczy tego bloku, bo rzeczywiście mieszkańcy nie mają gdzie stawiać pojazdów, bo one od 6 do 15 te miejsca parkingowe są zajęte przez pracowników firm, instytucji, które są tam. Ja skonsultuję to z panem komendantem i będę to miał na uwadze, ponieważ ja po raz pierwszy słyszę o tej temacie. Proszę wybaczyć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński, później pan radny Sarzyński, później pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam pytanie, tutaj też miałem zgłoszenie od mieszkańców, żebym podpytał, czy jest możliwość przełożenia starego chodnika przy ulicy Pułaskiego 5 tutaj, bo od strony ogrodowej jest zrobiony taki nieduży fragment został, a ten, że tak powiem, tam jest ta kostka, takie płytki są 30x30, one są zwichrowane i tam można się potknąć i to jest niewielka odległość. Ja wiem, że koszt położenia nowego chodnika to jest znaczny, to musiałoby się znaleźć w budżecie, a może samo przełożenie albo tylko niektórych płytek, czy byłoby możliwość coś takiego poprawić przy ulicy Pułaskiego 5? I może pan radny Sarzyński. W trakcie dyskusji padła ulica Jagiellończyka. Pani przewodnicząca, ja już o tym mówiłem kiedyś. Brakuje po prostu też drogowskazów. Tam jeżdżą samochody ludzi, czy ludzie jeżdżą samochodami, którzy nie znają miasta i bardzo często wjeżdżają w ulicę i później już nie mają z tego kotła wyjścia. Tyle razy już apelowałem o te drogowskazy i widzę, że tu nie ma żadnego odzewu, ale to jest głos, który ja już zabierałem wcześniej. Odnośnie placu Westerplatte, znając życie, to wody te opadowe i wody, które znajdują się gruntowe z placu Westerplatte zostaną przekierowane w ulicę Młynarską, tak jak z placu Konstytucji 3 Maja, gdzie już jest niewydolna kanalizacja. I jeszcze raz zwracam uwagę panu burmistrzowi Komisji Bezpieczeństwa, że jeżeli coś się stanie, to wy będziecie za to odpowiedzialni. Nie dlatego, że życzę komukolwiek źle, ale dlatego, że tam są skrzynki elektryczne, które są nisko usytuowane. I wystarczy, że nie zadziała mechanizm różnicowy, może źle powiedziane, zabezpieczenia nie zadziałają elektryczne, tam kogoś zabije przy byle większych opadach.
Teraz następna sprawa, która dotyczy okolic ulicy Młynarskiej. Mamy tą zbrojownię i tam są budynki towarzyszące, czy współtowarzyszące tej zbrojowni. Mamy ulicę zamkniętą, bo jest ewentualne niebezpieczeństwo, ale ulica Młynarska, z którą te rudery sąsiadują, nie jest zamknięta, nie jest chodnik zamknięty. Sugeruję, żeby tam postawić ogrodzenie, nie wiem, czy na nasz koszt, czy na koszt tych właścicieli, żeby tam ludzie nie przychodzili, bo tam też one zagrażają zdrowiu i życiu. W tym momencie po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko, należałoby położyć polbruk. Tam co prawda ten chodniczek byłby niewielki, ale zawsze dawałby możliwość przejścia ulicą Młynarską. A w tej chwili ludzie idą ulicą Młynarską tam, gdzie te budynki zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu i dopiero przechodzą na drugą stronę. Moim zdaniem jest to błędne koło. Dziękuję bardzo. Mogę odpowiedzieć? Dziękuję. Mogę odpowiedzieć? To może na pytanie pana Karola i proszę zobaczyć. Pan sekretarz. Na pytanie pana Sarzyńskiego. To zwłaszcza pierwsze. Jak wszyscy znamy życie, to ulica Młynarska już jest w tej chwili niewydolna. I dlatego to jest jeden z głównych koronnych argumentów, żeby uporządkować wodę na placu Bohatera Westerplatte i nie będzie ona skierowana w tą rurkę, która wchodzi w jeszcze mniejszą rurkę, tylko będzie skierowana po prostu do studni, które znajdują się przy długach krajowych. I tam są już odpowiednie średnice do zbierania wszystkich wód, żeby ten temat ostatecznie załatwić i żeby tutaj właśnie ten problem, który występuje przy domu usług i tutaj przy tych sklepach już nie powstawał i żeby bezpieczniki nie wyskakiwały, żeby nie było takiej już potrzeby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może odnośnie pana Karola Kapuścińskiego, co sugerował, proponował. Ktoś się odniesie. Nie odniesie. Proszę bardzo, pan Dynarski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zobligowany zostałem przez podmioty, które wystosowały pismo do, ja bym rozdał, nie wygodnie, które wystosowały pismo do Rady Miasta i oczekują odpowiedzi. Pierwsze to jest Zarząd Regionu Solidarności pisał swego czasu przed sprawą przyznania honorowych obywateli miasta. Pytanie też wszystko dotyczy pana Żurka. Ostatnio pan przewodniczący rozesłał to pismo od wydawcy mojego miasta. Czy wpłynęły jakiekolwiek zarzuty, zastrzeżenia co do życiorysu pana Żurka? Oraz moje 10 pytań, które są bez odpowiedzi. Dlaczego też pytam? Bo mam informację, że bo pan Żurek jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest we władzach chyba. I na początku kwietnia ma być kongres, czy zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy i tam będzie ta sprawa jak gdyby rozpatrywana i oni chcą wiedzieć, czy słusznie żeśmy zrobili, że tam żeśmy nie przyznali tego honorowego, bo były jakieś istotne zastrzeżenia, czy po prostu nie tak żeśmy postąpili. I jeszcze jedno, dowiadywałem się, czy była wyrażona opinia do wniosków o przyznanie tytułów honorowych obywateli miasta dla pana Żurka i dla pana Lubijewskiego. No nie było tej opinii. Nie wiem dlaczego, nie było podpisu przy wniosku radcy prawnego. Przecież komisja mogła napisać, że jeśli miała trudności, że postać jest na tyle kontrowersyjna, że bo taką informację dostałem od pana przewodniczącego komisji, że to scedował na radnych. Także nie było komisji, nie było podpisu, też to jest trochę tak, podpisu radcy prawnego. Dziękuję. I bym oczekiwał tej odpowiedzi, bo oczekują też tego ci, co napisali pisma do Wysokiej Rady i elegancko jest odpowiedzieć, mi się wydaje. Dziękuję. Ja od razu odpowiem panu radnemu. Panie radny, odpowiem tak. Rozesłałem treść tego pisma, o którym pan wspomina, tej redakcji. Staram się tutaj unikać nazw redakcji, nazwisk
osób, które pan drąży od kilku sesji, ze względu na to, że być może te osoby nie życzą sobie tego, albo z drugiej strony nie chcę robić jakiejś takiej kryptoreklamy tym osobom. Rozesłałem to pismo nie oczekując, bo gdybym oczekiwał na jakieś zarzuty, opinie od radnych, to bym to napisał. Ja po prostu zadośćuczyniłem autorom pisma, którzy uprzejmie prosili, żeby treść tego pisma skierować od radnych. Co niniejszym uczyniłem. Tyle moja odpowiedź. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani Zabłocka. Przepraszam, bo mi też umknęło. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Czy jest możliwość, i to jest praktycznie pytanie od mieszkańców z całego osiedla Wyszyńskiego i dalej, czy jest możliwość połączenia naszego osiedla 650-lecia, bo tam jest droga, która jest ślepa do końca. Dosłownie parę metrów brakuje do chodnika, który jest do mostu. Czy jest możliwość, żeby tam naszym jakimś sumptem, wiem, że część pewnie jest pasa drogowego i należałoby zapytać ich i myślę, że też wyraziliby na to zgodę, żeby połączyć po prostu jakoś nawet z geokraty, z czegoś, tak żeby ludzie mogli przejść do mostu, bo tak bardzo wiele ludzi chodzi na spacery i chodzą drogą poboczem, bo nie są w stanie dojść do mostu, tam później już do chodnika. Czy jest taka możliwość, żeby połączyć po prostu tę ślepą naszą uliczkę z tym chodnikiem, który jest do nowego mostu? I może jeszcze jedno. Dobrze, pan jeszcze, pan Darski, bo to chce pan polemizę. Proszę bardzo, panie Darski. To znaczy, nie chciałem się spierać czy polemizować w tej sprawie, ale trzeba czytać ze zrozumieniem pisma. Jeżeli nadawca pisma napisał, że oczekuje skonkretyzowania zarzutów czy uwag, czy coś złego jest wiedzą radni o panu Żurku, to dlatego poprosił o skierowanie, zaznajomienie z tym pismem radnych, bo może radni coś wiedzą o panu Żurku i mogliby. Ale odpowiedzi jednak, adresowane jest to do pana przewodniczącego i tak mi się wydaje, że oczekuję odpowiedzi od pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. No dobrze. No w tej sprawie więcej nie mam nic do powiedzenia, to co powiedziałem. Tym bardziej tą sprawą również zajmowała się stosowna komisja. Także i chyba radni wszyscy wiedzą, o co chodzi. A może tylko jeszcze powiem jedno od siebie, że ani przewodniczący, ani nie znam takich metod, czy takich zasad, żeby radna samo oceniała siebie lub też czy postąpiła słusznie, czy niesłusznie. Nie znam takich procedur, które by skłaniały, żeby na żądanie jakiejś redakcji, pisma, osoby, żeby rada weryfikowała swoje oceny i samooceniała siebie i informowała o tych samoocenach te podmioty, o które o takie samooceny występują. Dla mnie jest taka formuła nieznana i myślę, że radnym również nie. Proszę bardzo, pan radny, proszę bardzo. Tak. Marek Lidziński, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam trzy takie kwestie. Rok 2022 zastał nas wszystkich wysokimi podwyżkami energii, gazu i mediów. Pytanie moje jest takie, czy którakolwiek jednostka podległa burmistrzowi miasta zgłaszała problemy z nierealizacją czy z zagrożeniem niezrealizowania przyznanego budżetu na rok 2022? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie będzie trochę podobne do pani radnej Katarzyny Basak odnośnie koszy przy lodowisku. W zeszłym roku na którejś sesji, pamiętam, była taka dyskusja na temat postawienia koszy w pasie drogi od Lidla w kierunku nowego cmentarza, idąc Kętrzyńską, Przemysłową, Poprzeczną. Tam nie ma żadnych koszy na śmieci, a gdybyście państwo tam przeszli, to wszystkie śmieci są wyrzucane na trawę gdzieś w pobliżu chodników, które tam się znajdują. I to, o czym dzisiaj mówiliśmy, o gospodarce odpadami, tam ten obszar jest bardzo często uczęszczany nie tylko przez mieszkańców
tych osiedli domków jednorodzinnych, ale również ludzi, którzy przemieszczają się do nowego cmentarza. Jest tam po prostu brudno, panie burmistrzu. Pierwszy śmietnik, który się znajdował, kosz, był na przystanku autobusowym na ulicy Poprzecznej. Już go nie ma, został zniszczony albo zdewastowany. Nie ma tam, zniszczona została tam ławka, więc pierwszy kosz od sklepu Lidl znajduje się dopiero przy lesie. Także bardzo bym prosił, żeby też na to zwrócić uwagę. I druga rzecz, trzecia rzecz to jest oświetlenie na ulicy Leśnej w kierunku nowego cmentarza. Tam jest, wymienione zostały piękne lampy, one fajnie oświetlają tą drogę do cmentarza. Natomiast jedna z lamp jest uszkodzona ostatnio po jakichś bardzo mocnych lodowiskach, które się zadziały. Któryś z pojazdów tam wjechał w tą lampę, ona jest przekrzywiona. Co prawda świeci, ale jest uszkodzona. Także zwracam na to uwagę, żeby to też naprawić. Widzę zgłoszenie, ale może właśnie pan burmistrz się odniesie do tego. Ja chciałem tak bardzo ogólnie powiedzieć do pani też radnej Basak, pani radnej Zabłockiej, pana radnego Lidzińskiego, pana radnego Kapuścińskiego do tych waszych propozycji. My je w tej chwili za pomocą zapisów tu rejestracji naszej sesji zanotowaliśmy, będziemy je analizowali. Oczywiście, że wiele rzeczy jest możliwych. Czy nam się uda to zrealizować w tym roku? No pewne rzeczy, niektóre na pewno tak, z racji tego, że może nakłady będą nieduże i po prostu możliwości naszego, szczególnie Zakładu Usług Komunalnych, jeśli będą dobrze rozłożone w czasie te zadania, to pozwolą to zrealizować. Niektóre, tak jak tu słuchałem drugiej już wypowiedzi z Pawlicy i Jagiellończyka, no musimy też przedłożyć to, wydaje mi się, też stosownym instytucjom, takim jak policji, żeby jednak trochę skontrolować ten przepływ tych samochodów w takim układzie, no i zastanowić się nad tym oznakowaniem. To też pomyślimy tutaj, jeśli chodzi o ten drogowskaz, czy on powinien być w tym miejscu, czy nie powinien być, czy jakiś stosowny zapis, żeby po prostu informować tych kierowców, że taki jest, a nie inny tonaż samochodów, które mogą z tej ulicy korzystać. Proszę, pan radny Starzyński. Ja tylko krótkie pytanie, panie burmistrzu, czy kładka przy ulicy Prusa, tam jest przewidziana wymiana nawierzchni, czy nie? Bo w tej chwili to tam te deski wszystkie, znaczy może nie wszystkie, dziury, które były, zostały połatane, ale część desek już dalej uległa zniszczeniu i jak się idzie, to po prostu tam te deski uginają się pod przechodzącym czy pod przejeżdżającym rowerem. Czy tam będzie coś robione, czy nie? Dziękuję. Proszę. Jak to Krzysztof Jerzył. Krzysztof pomoże Krzysztofa, proszę. Tak. W miesiącu maju planowana jest wymiana nawierzchni. W zeszłym roku przy wycince sanitarnej na terenie Lasu Miejskiego pozyskano tyle drewna, które po przetarciu pozwoli nam na wymianę całościową nawierzchni drewnianej. W tej chwili to drewno jest jako tarcica obrabiane, będzie również zaimpregnowane i w miesiącu maju cała nawierzchnia, a po odkryciu, po zdjęciu tej starej nawierzchni będzie również konserwacja tego mostu, więc całościowo będzie w miesiącu maju to zadanie wykonane. Dobrze, ktoś jeszcze? Drogo, proszę, pani przewodnicząca. Ja chciałam może do pana Krzysztofa Jerzyło właśnie zapytać o ten przejazd między garażami, o którym już pan burmistrz wspominał, a pan Krzysztof na którejś z sesji wstecz deklarował, że to się zadzieje, jak można... Z tego, co pan burmistrz dla mnie powiedział, że zobowiązał firmę, która była wykonawcą tej inwestycji, do naprawy tej drogi. I tam jakieś pisma zostały wymienione, przebiegu dlaczego nie znam. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Jeśli nie, zamykam obrady 46. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.